Raz, 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 ale teraz wjeżdżam na ten bas, na ten beat, tu nie poleci żadenki. 2012 to był rok. Ej, ziomek, ziomek, ja przeżyłem wtedy szok, ej, a teraz uprzemka górczyka podkaście, ziomek, wy się nie przestraszcie! Zaczynaliśmy robić w 2010 roku YouTube'a i ludzie po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach mówili czy jest jeszcze sens wchodzić na YouTube? no, no bo przecież już jest matura to bzdura, właśnie abstrahuje, no przecież Sylwester Wardenga robi pranki. Czy przeżywać do końca życia jeden dzień, taki dzień świstaka, jeden dzień, to jak on by wyglądał? Napiszcie w komentarzu. Jeden dzień, jakbyście mieli obudzić się rano i zasnąć. Jak wyglądałby ten dzień? Kurwa, podsłuchiwał jednak. Co mówiłeś? Ja nie jestem kreatorem swojej przyszłości. Wiesz, nie kreuję tutaj, wiesz, afirmuję za 3 lata. 911 gt 300 w garażu. Wiesz, 250 Penthouse na Mokotowie. No ja ci zadam pytanie, ty mi odpowiesz, dojdziemy do jakiegoś wniosku. Tego ci zazdroszczę. Wnioski tylko. Tego bym chciał mieć więcej. Jak ty masz? Którego? Co? Którego? Tego rozśmieszania, bo ja, to jest poważne. To spróbuj, to spróbuj, uś... to... Przemek. To znaczy, no ja, ja, ja czasami nic cię, nic rzucam... Nic jak... cię nie bawi? Że ja, ja rzucam czasami jakieś... Znaczy, ty jesteś uważam bardzo zabawny, więc ja się śmieję. Ja jestem, bo strasz... wier... ja jestem w chuj śmieszny. <laughs> Dlatego, bo jestem głupi też, więc jestem śmieszny. To się, to się bardzo wiążą te rzeczy ze sobą. <laughs> Karol Paciorek, cześć. Dzień dobry. I zaczniemy, tak jak mówiłem, standardowo. Powiedz, proszę, ludziom, czym się zajmujesz. YouTube się zajmuję od 2010 roku. Proszę bardzo, w jakiej formie? Tak się e, nie spodziewałem. W formie, no nie? W formie każdej od e, nauki fotografii. To, był, to była moja pierwsza rzecz, którą robiłem w 2010 roku, właśnie. Na YouTubie robiłeś tutoriale? Tak, tutoriale. Wow. Nazywa się to podcast 35 mm, można ciągle zobaczyć. 20, chyba jeden odcinków wyszło. Wtedy byłem na studiach, no i okazało się, że wiesz, parę osób chce to oglądać. Ja byłem na studiach, nie miałem jakichś wielkich perspektyw na życie, i stwierdziłem, że spoko, to jakby, róbmy to. A potem, a potem, a potem spotkałem Włodka Markowicza i zaczęliśmy robić jako stronniczego. I Wtedy poszło? I zaczęliśmy to robić. No, to był taki czas, 2010, 2011 tak naprawdę, kiedy wiesz, polski internet zaczynał. Działać na takich zasadach, gdzie no, pojawiliście się ci pierwsi twórcy. Matura to bzdura, abstrahuje, Krzysztof Gąsiasz. My tam byliśmy już też chwilę wcześniej. Fajnie jest być. Myślę, że to doskonale znasz robiąc podcasty, bo ty robisz ile? Trzy lata? Dwa i pół. Dwa i pół, i pół. no Dwa. właśnie. Prawie trzy. To wiesz, jak to jest robić rzeczy na początku, względnie na początku jakiegoś trendu. I YouTube wtedy to było coś takiego, jak podcasty te 3-4 lata temu. To było po prostu coś takiego, że wiesz, fajnie, jest fajnie, robisz coś nowego. Mało ludzi to jeszcze robi, nie? To jest, nie ma pieniędzy z tego, ale to jest. Ale to jest, no też miałem 24 lata, więc to. Wtedy się tak nie myślało jeszcze o pieniądzach. No wiesz, miałeś 200 w, w kieszeni. Byłeś bogaty. Byłeś królem życia, nie? Więc było super. Um, bo YouTube wtedy jeszcze nie płacił, prawda? Oni zaczęli płacić dopiero po jakimś czasie. YouTube wtedy nie płacił. Płacił chyba... Ja to zaciera mi się, ale jakoś tak. 2013 to był jakiś pierwszy mm, deal y, przez Agorę jeszcze wtedy. Um, czyli uważasz, że wtedy to był taki czas, że jeszcze nikt tego nie robił i to się tak fajnie rozchodziło też? Dzięki temu łatwiej wam było zacząć? mówię o popularności i o tym... No jak timing to... jest bardzo ważny, oczywiście, że tak. Dasz mi trochę głośniej mój odsłuch? Mój, od, odsłuch. Mój odsłuch to tak, Halo, halo, halo. Raz, raz, halo, halo, raz. Halo, halo, jeszcze halo, trochę głośno. z siebie i też z zewnątrz. O, o, to jest super. Raz, raz, raz. Ale teraz wjeżdżam na ten bas, na ten beat, tu nie poleci żadenki 2012 to był rok. Ej, ziomek, ziomek, ja przeżyłem wtedy szok, ej! A teraz uprzemka górczyka podkaście, ziomek, wy się nie przestraszcie. Dobrze, Odsuń, działa dobrze. Nikt mi jeszcze nie powiedział, że tam jest cicho, może, może masz jesteś bardziej wrażliwy i potrzebuje. Ja może go <noise> A co? Ale teraz się narobiło tych podcastów mnóstwo, co? Sam jestem zaskoczony, jak to wybuchło. No tak. No tak. Obserwujesz to, ile się do tego nie. pojawia? Ja tylko jak się przygotowuję, to zaraz wyszukuję kogoś i okazuje się, że jest następne 20 nowych podcastów. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to nie jest tak, że nie obserwuję w ogóle, tylko po prostu już nie jestem w stanie mm. zaobserwować wszystkiego. Natomiast jasne, że rzeczy, które są i które gdzieś tam wydają mi się ciekawe, czy, czy, czy zahaczają o jakieś, o jakieś aspekty interesujące dla mnie, nie wiem z takich ostatnich podcastów, które chyba najbardziej mi siadły, to podcast amerykański. Chłopaki mają chyba trochę ponad rok. Robią świetną rzecz. Dziele ja ręce. sobie podgłaśniam. A widzisz. <truh> <truh> WBW. Pójdziemy na wolno na koniec. Coś czujesz. Słuchasz rapu? Słucham, słucham, ale nie lecę na wolno, tak jak ty, z takim no... flowem, więc trochę się dygam przy tobie. Fuja, stara. Nie, nie, nie. <truh> Um, ja się zastanawiam, jak obserwuję te podcasty, bo niektóre z nich są naprawdę dobre. I teraz to, to, nad, czym tak. się, i to nad czym się zastanawiam, to czy to, że one są dobre, to będzie pomagało mi rzeczywiście rosnąć, czy w tym momencie rynek jest na tyle wypełniony, że. Och. Co myślisz? Nie jest rynek wypełniony. Jeszcze nie jest. To jest rozmowa, którą przerobiłem bardzo wiele razy. Mm -hmm. I to jest rozmowa, którą, którą. Znaczy to jest pytanie, rozmowa, kwestia, zagadnienie, które pojawiało się od 2011 roku. Przysięgam ci stary. Zaczynaliśmy robić w 2010 roku YouTube'a, i ludzie po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach mówili. Czy jest jeszcze sens wchodzić na YouTube? No, bo przecież już jest matura, to bzdura, właśnie abstrahuje. No, przecież Sylwester Wardenga robi pranki, czyli można powiedzieć, że ka każda sfera, każdy obszar YouTube'a już jest zagospodarowany. To przecież już nie ma sensu, na przykład, żeby był drugi wardenga, No, bo już jest jeden na YouTubie, co robi pranki. Mhm. Albo jak się potem pojawił Łukasz Jakubiak. Czy jest sens, żeby przychodził ktoś nowy robiący wywiady? Przecież jest już 20 metrów kwadratowych Łukasza. I za każdym razem, z uporem maniaka, ja to powtarzam, to już, mi, to już 14 rok jak to mówię i chętnie to powiem jeszcze raz, bo to naprawdę mam, mam nadzieję, że też w jakiś sposób może popchnąć do działania. Absolutnie. W chuj miejsca. Spokojnie. Trzeba po prostu wymyślić coś, robić. Jak ktoś, jak ktoś czuje, że jest w stanie robić wywiady lepsze niż ty, lepsze niż ja, lepsze niż tylko. Nie, nie wjeżdża w wywiady. Jak ktoś czuje, że. to nie ma czegoś. To nie, nie ma pojemności maksymalnej rynku internetowego. Ale będzie się bił w jakiejś części o tą samą grupę odbiorców, co ty i ja? No, no i spoko. Więc będzie mu ciężej. Będzie robił mniejsze zasięgi, do tego bije. Nie, nie, niekoniecznie. Nie, nie, zupełnie, nie, w ogóle nie, bo. Każda z platform, przynajmniej na początku, jednak daje ci takiego boosta. Gdzieś te pierwsze odcinki, jeżeli zrobisz, to to paradoksalnie teraz zwłaszcza, algorytmy i, i na YouTubie, i na TikToku, na Instagramie, nie wiem jak, jeżeli chodzi o Spotify, to nie wiem, ale te platformy dają ci lekką pomoc na początku. Na pewno mnie nie dawały. Tak? No nie, na pewno nie. Okay. Ale ja na początku wypuszczałem tak ciężki, słaby materiał, że zostawiam go tylko po to, żeby to była taka historika, ale okay. ktoś może się do tego cofnąć. Natomiast ja nie, nie mówię totalnie o gościach tylko o tym, co ja sobą reprezentowałem. To był dramat. Okay. Więc pewnie też dlatego. Okay. Ty już jak zaczynałeś podcastowanie, to byłeś na całkiem wysokim poziomie, więc to by było dużo łatwiej zacząć. Na pewno miałeś dużo doświadczenia z YouTubeem. Ja nie wiem. Znaczy to ja, ja to zostawiam w ogóle. Ja tego nie oceniam. Okej, okay. jak powiesz. Ja, ja jestem bez, bezkrytyczny wobec. Znaczy, nie, nawet nie, że bezkrytyczny. Jestem. W dupie to mam w sensie, jaki wtedy byłem. To, no byłem, jaki byłem. To jest tak, że wiesz, zawsze ktoś pisał, że a super, jak ktoś pisał, to jest dramat. Nie? I teraz też jak są komentarze, ktoś pisze, ale fajne, jak ktoś pisze, wow, prowadzący do dupy, no spoko. To mi się bardzo podobało kiedyś, jak słuchałem podcastu z tobą i właśnie ktoś cię pytał o komentarze i ty powiedziałeś, no są ludzie, którzy mnie po prostu nie lubią i oni Albo będą pisać brzydkie rzeczy o mnie. Albo no w, w ogóle my... nie będą pisać. I to, to sobie pamiętam, że zapamiętałem, to było już dawno jak tego słuchałem, mm -hmm. tak sobie myślałem. Kurde, Nic się zmieniło. Zdrowe podejście. Zdrowe podejście, tak się powinno na to patrzeć. To jest normalne, że ktoś cię nie lubi. I mnie. <słuch> No tak. Czy to, no. czy to był pojazd? Odebrałeś taki pojazd? Nie, nie, nie. Ja cały czas <noise> będę myślał, bo jak jestem na tych słuchawkach, to ciągle myślę o tym, żeby nawijać na wolno. <noise> Podoba mi się, bo ja, ja to powiem tutaj słuchaczom i, i widzą. Bo oni się e... cały czas o to pytają, tak w jasności. Dlaczego słuchawki? No właśnie. Ja na przykład słuchawek nie używam, e, dlatego że miałem próbę taką i, i z tymi słuchawkami nie do końca wychodziło, ale nie miałem faktycznie tego modelu, który ty masz. Mówiłem. Mówiłem, eee, czytałem dokładnie te. Ale poczekaj, poczekaj, ile minęło? 10 minut? 10 minut. Pogadamy za dwie godziny. Ja mm. wiem, że ja się spocę w uszach, nie? To. Przecież się, się po co? No to właśnie, to nie jest fajne, ale to nie jest fajne. O to chodzi, że ja gdzieś tam czuję. Um, czuję, że się pociesz. Że po dwóch godzinach to może. Więc ja sobie zostawię tą ostateczną taką re recenzję słuchawek na uszach po po dwóch godzinach. Miałem podejście do słuchawek. Jest kilka odcinków imponderabiliów na pewno z Pauliną tak, gdzieś Jakieś trzy lata temu, miałem, przed pandemią na pewno jakaś taka próba była. I zarzuciłem to dlatego, bo stwierdziłem, że to po prostu no nie wiem, nic mi nie daje, ale tu no, spoko. jakby Może to nie te słuchawki faktycznie. Dużym czasem dla Ciebie była pandemia? Jeśli chodzi o robienie podcastów? Nie. W ogóle? Zupełnie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. A nie było problemu z gośćmi? Mm... Nie, nie, absolutnie. Okay. Nie, nie, nie. To było tylko tak, że, um, czy wiesz, pytanie, o który moment pandemii pytasz, kiedy się pandemia zaczęła, czyli tam ten, te pierwsze lockdowny, to była kampania prezydencka i to było mnie, to było w ogóle u mnie bardzo gorący czas, bo wtedy zapraszałem kandydata na prezydenta i zdążyłem zrobić dosłownie jedno impo z Szymonem Hołownią. I to było dosłownie na dzień przed lockdownem, to był chyba 8 marca, a 9 Morawiecki ogłosił lockdown. Coś dosłownie. Dzień przed. Więc potem późniejsze rozmowy te z politykami robiłem zdalnie i w ogóle z gośćmi robiłem zdalnie. Do tego dołożyłem jeszcze inny format. Nadawałem na żywo audycję na tym samym kanale. No, 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 było coś takiego. I to, to znaczy tego się już nie da znaleźć, bo to poukrywałem. Ale to były live, y, gdzie streamowałem wieczorami i łączyłem się ze słuchaczami po prostu. Ale też z gośćmi, miałem też gości zdalnie, ja wiem, że, wiesz, przez Zooma czy przez Skype'a mogłeś się dzwonić. Ja puszczałem w ogóle muzykę, ja w ogóle chcę do tego wrócić, ale to jest, to jest plan na przyszłość. Brzmi bardzo na fajnie. I, I też ludzie do mnie pisali, w sensie słuchacze i pisali do mnie wiadomości, smsy, ale można też było zadzwonić na telefon. Jak, Taką jak, audycję radiową robiłem. Jak dawałeś muzykę, do której miałeś prawa? To jest dziwne. Znaczy, YouTube, YouTube, jeżeli chodzi o muzykę, jest bardzo dziwny, bo ja brałem muzykę e, czasem prosząc na przykład wytwórnie, nie wiem, Agora Music. Jeżeli miałem gościa, który był e, muzykiem podpisanym w Agorze, to prosiłem, żeby, żeby mnie z na ich e, kanale i wtedy puszczałem jego muzykę. Czasem puszczałem po prostu muzykę z banku muzyki YouTube'a. Czyli taką bardzo kiepską. Nie, było tam parę kawałków, które nawet polubiłem i one były spoko. Jazzik był... Kto, kto, kto pamięta te czasy, to pamięta ten jazzik, do pewnego strasznie dużo puszczałem. Um, a czasem puszczałem trochę muzykę na rampał, nie, czyli czekając czy wyskoczy mi claim w trakcie live'a czy nie. No bo to jest, wiesz, wyskoczył to wyskoczył, nie wyskoczył to nie. Jak wrażenia twoje z podcastowania online versus in person w studio? Czułeś dużą różnicę w tym, jak się potrafiły złapać z gościem, zrozumieć? porozumieć? Na pewno, to wiesz, no, to nie da się tylko zrobić tak samo, jak jest online. Online, ale... Ale online paradoksalnie daje jedną ogromną rzecz. Nie mógłbym porozmawiać z niektórymi gośćmi, gdyby to nie był online. Nie pogadałbym, nie wiem, z Nilem DeGrasse'em Tysonem, bardzo krótko, bo krótko, ale nie wiem, z Arnoldem Schwarzeneggerem. Um, więc wiesz, to... Lepszy online niż zero, nie? Mm -hmm. Jasne, to nie jest to samo. I wydaje mi się, że online'owe wywiady udają się, kiedy chcesz, yy, kiedy rozmawiasz z gościem, yy, który jest specjalistą, którą po prostu chcesz zadać pewne, bardzo konkretne pytania i to jest bardziej wywiad niż rozmowa. Czyli tu nie ma tej takiej sfery emocjonalnej bardzo rozwiniętej. To ja to tak czuję przynajmniej. Yy, więc, yy, więc tak, no. Dają radę. Jesteś, Będziesz robił jeszcze te wywiady po angielsku w takim razie? No? Czyli to nie, to nie jest tak, że testowałeś, jak, jakoś to tam wyszło i stwierdziłeś, OK, albo zostaje przy tym, albo nie zostaje, tylko po prostu jak wpada fajna okazja, to będziesz to robił. Tak, tak. To, jest, to, to, to to nie jest tak, że jakoś aktywnie zabiegam o wywiady anglojęzyczne, tylko one się raczej przytrafiają, no bo wiesz, no nie jestem w stanie śledzić wszystkich rynków nie wiem, wydawniczych na przykład, albo który wydawca, bo to zwykle jest związane jednak z książkami. Albo nie jestem w stanie wyśledzić, wiesz, który wydawca, e, wiesz, teraz będzie wchodził na polski rynek z jakimś ciekawym tłumaczeniem, no nie ma opcji, ja dostaję te maile, to jest super w ogóle, że wydawnictwa wysyłają takie maile, gdzie hej, tutaj na najbliższy kwartał nasze premiery to, nie? Mhm. I czasem to, ale to, no nie, nie do obrobienia, tego jest po prostu za dużo. Jakie to uczucie w takim razie łapać takich gości jak Neil deGrasse Tyson? Jak słuchałeś go urogana pewnie... Powiem sobie... ci z perspektywy czasu. Mhm. Takie samo jak każdego innego gościa. Wtedy byłem pospinany, ale to dużo bardziej byłem pospinany y, moim angielskim. Zajebisty masz angielski. Nie mam Mam, mam okej okay angielski. Jak na Polaka prowadzącego podcasty po angielsku masz zajebisty angielski. Dziękuję. Mam OK angielski. Y, byłem pospinany językiem angielskim, ale okazało się, że tak, że, że Niel ma y, w domu studio takie przystosowane w ogóle do streamowania, wiesz, taki mikrofon, kamerka nie z Macbooka, tylko, wiesz, on jakby, on tam wchodził, siadał, zapalał i, i lecieliśmy, nie? I, I to brzmiało i wyglądało w porządku, także to było super. Zagadał cię? Y... On, on ma tendencję do nawijania. Tak, ta tak. Znaczy, nie no, to odpo odpowiedział po prostu na wszystkie pytania, które mu zadałem. Tam, jeżeli chodzi o tych zagranicznych gości, to... Trzeba pamiętać, że tam jest zawsze timeslot, nie? To nie jest tak, że, hej, Nil, będziemy się gadać dwie godziny. Ja nie jestem Joe Rogan, tylko jestem jakimś randomem z Polski, który. do którego Nil będzie dzwonił w ramach promocji książki na polskim rynku, więc to jest zawsze timeslot, to jest zawsze praktycznie godzina, nie? I, i to jakby trzeba się wstrzelić i, i trzeba się tych, tych godzin trzymać, więc to jest. No wiesz, to jest po prostu struktura, i wbijasz się w to, grasz na tych zasadach, które dostajesz. No to jest okej. Okay. Ty zaczynałeś e, słuchając Rogana. On był dla ciebie inspiracją, nie? To jest dobre pytanie, bo ja już chyba nie pamiętam. Znaczy na pewno Joe Rogan wiesz. Joe Rogan w tym 2017 czy 2018 roku. Ja nie wiem, w którym roku zacząłem. <grym> <grym> nie, osiemna... Ale A gdybyś mnie zapytał. Chodzy... A ty, ty wiesz, właśnie, sprawdziłeś, 2000... chociaż? Nie, nie, nie. Nie sprawdziłeś, no widzisz. Jakie to ma, no, ma... Jak... jakie to ma znaczenie? Z ciekawości, bo nie pamiętam, ale chyba w 18. Osiemna... Wydaje mi się, że w 18. Chyba w 18. Osiemna... <grym> <grym> jest dobrze. Ja nie sprawdzam takich rzeczy, jakby co, co, co Lecytyna, kochani. Um, to na pewno Joe Rogan, gdzieś tam słuchałem go wtedy na 100%, nie, ale słuchałem też, w ogóle słuchałem podcastów po angielsku. Po prostu natomiast tak, on był bezpośrednią inspiracją pewnie taką naj, największą ale tam Tim Ferriss kogo ja tam jeszcze słuchałem Malcolm Gladwell już miał swoje podcasty, no, słuchałem tych podcastów typu Serial, gdzieś tam wiesz, ta forma podcastowa już była w Stanach na tyle mocna, że um, to taka intuicja znowu, cofnę do tego, 2000, w sensie do tego 2010 roku mhm. ta intuicja tego, że kurczę to może być to może być coś nowego, to może być coś fajnego, to może być coś takiego świeżego, podpowiedziała mi, żeby po prostu się tym zająć i, i okazało się, że spoko, więc... Słuchasz jeszcze Rogana? Nie. Znaczy tak, ale nie, bo... Nie jest... <laughs> to jest prawidłowa odpowiedź. To jest prawidłowa odpowiedź, no bo czy go słucham? Tak, no jeżeli, jeżeli przytrafi mi się gość, e, przytrafi się jemu gość, e, którego bardzo chciałbym posłuchać, to tak natomiast nie słucham go tylko po to żeby słuchać zbyt wiele razy już się jeżeli chodzi o jego gości tak ja już wiesz ja już ile razy można słuchać o DMT o psylocybinie o o tym, jak zaczynał o... ta kłąda. Tak. Jak, jak słyszał, jak ten gościu kopie ten worek tak głośno i on wchodził po tych schodach. Widzisz, i... to słychać pewnie więcej, więcej odcinków niż ja. E, więc nie, 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 nie. Nie słucham Rogana. No i wiesz, też jednak muszę dodać ten, ten element drobny, że jego... Z jednej strony, bo to jest taka pułapka, z jednej strony ta otwartość na gości i na to, żeby posłuchać różnych perspektyw. To jest super. Ale z drugiej strony... Niekończąca się po prostu epopeja z Alexem Jonesem. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie znam i tak jak mówię, nie śledziłem różnych naukowców, których on w czasie pandemii gdzieś tam naukowców, czy też para naukowców zapraszał i różne teorie, mniej lub bardziej naukowe, no wiesz, dawał im upust, mhm. dawał im platformę. To sprawia, że tak trochę spokojnie do niego podchodzę. Ale żeby była jasność, to. Się y, każdemu podcasterowi w jakimś stopniu przytrafi. Kropka, w sensie, jeżeli gadasz. To to, z kim, to znaczy co? To to znaczy, że jeżeli rozmawiasz, jeżeli twój podcast polega na tym, że rozmawiasz z gośćmi, no to nie ma bata w pewnym momencie przytrafić się gość, który powie coś dziwnego. I najgorsze jest to, że ty nie zawsze wiesz, czy to jest prawda, ty nie. To bo czasami jedno. wiesz, a czasami nie wiesz. Czasami nie wiesz, czasami masz jaj, żeby go skontrować, czasami nie masz tych jaj. Ale jak nie wiesz, to nawet jaj nie masz, bo po prostu nie masz świadomości. Tak, tak, tak oczywiście. Ja to rozróżniam, to jest już inny case, nie? że czasem nie wiesz po prostu, no to nie wiesz, ktoś powiedział coś, ty nie wiedziałeś, że to prawda i to poszło dalej. Choć trzeba powiedzieć, że to jest w pewnym sensie jest po, w pewnym sensie po twojej stronie, bo, bo trzeba się przygotować, nie? jak że idziesz z kimś na rozmowę, więc do pewnego momentu oczywiście. Nie? No ale jak zapraszasz, nie wiem, fizyka teoretycznego, no, to nie ma szans, żeby wejść na te poziomy, na których on operuje. Um, więc tak, więc to, że, jest, że czegoś nie wiesz, to, że on coś powie, ty nie będziesz, albo ja nie będę wiedział, jak to skontrować, albo że po czasie się okaże, że coś, że coś było. To mi się często ale, zdarza. Więc to jest. Coś, co się bierze z, z dobrocią inwentarza. Ja, ma, ja z, pełnym, um, z pełną otwartością przyjmuję to, że się mylimy wszyscy i, i możemy powiedzieć coś, co, jest, co się okazuje później nieprawdą. Natomiast y, trzeba mieć świadomość tego, że też w jakimś stopniu wpływamy. Mówię teraz o nas jako o ludziach, którzy zapraszają gości. Wpływamy na to, kogo zapraszamy. Więc jeżeli. Prosisz się o to, żeby. i zapraszasz coraz bardziej kontrowersyjnych ludzi, którzy mają coraz bardziej kontrowersyjne tezy. I... I ja nie twierdzę, w niektórych z nich jest ziarno prawdy. No ale czy chodzi o ziarno prawdy, czy chodzi o to, żeby. I jeszcze w ogóle nasza skala, skala Rogana, to jest w ogóle nieporównywalne. Mm -hmm. Kiedy twój, twojego podcastu słuchaj, ile tam? 20 milionów on ma, 40 milionów odsłon? Jakieś. Wiesz, są jakieś chore liczby, nie? 11 milionów na odcinek, z tego co pamiętam. Na to mu, odcinek. To mu spadło. <laughs> A teraz na YouTube'a wrócił, to mu urośnie znowu. I yy, to, no to stary, no... Ja nie przyjmuję argumentu, że nie bierzesz żadnej odpowiedzialności, że ty, ty tylko py zadajesz pytania. ja tu jestem tylko komikiem? Nie, że ja tu jestem tylko komikiem, to jeszcze, ale że ja tylko zadaję pytania, nie? To nie Pod no. on nie, nie, nie zadaje no. tylko pytania, bardzo dużo mówi. To prawda, to też jest prawda. Więc, więc ja go już nie słucham. Krótko, miałem fazę taką, jeżeli chodzi o, o, o słuchanie. Ja pamiętam, że wiesz, tych najbardziej wiesz, szalonych gości typu Duncan Trussell, właśnie Alex Jones, wiesz. Yy, Hate-watching Jordana Petersona do pewnego stopnia tam uprawiałem. Znaczy, hate-watching taki, że słuchałem, ale tak już nie mogłem. To... Ale dodam, że miałem krótką fazę na Jordana Petersona, jak pewnie wiele osób gdzieś tam 100 lat temu, jak jeszcze on nie podcastował, tylko wydał pierwszą książkę. Tak, ja miałem i fazę na Rogana, ogromną fazę na Rogana, i miałem też ogromną fazę na Jordana Petersona. U, u mnie największą kontrą było to, że do niego jak przychodzą ci goście, to oni go nie kontrują i to było dla mnie zawsze fascynujące, że on po prostu może powiedzieć co praktycznie, co chce do tych gości. Do Rogana. I oni mu nie mówią, że on nie ma racji. I ja później przychodziłem do swojego podcastu, gadałem z jakimś naukowcem, powtarzałem to, co powiedział Rogan i ten naukowiec tak na mnie patrzył i mówi. To w ogóle tak nie działa. To nie, nie to, tak, że troszkę jest tam jakieś ziarnko, prawda? Tylko totalnie to tak nie okay. działa. I władowałem się tak z 10 razy i wtedy sobie pomyślałem, może to jednak nie jest taki dobry pomysł, żeby tak e, słuchać dużo rogane. Mm. Bo to są po prostu nie. w dużej mierze bardzo niesprawdzone informacje. Natomiast warstwa rozrywkowa i to, jak on ma tych ziarnków, e, kiedy robią sobie, to sobie Sobro October. Tak, 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 mhm. no, jak nie piłem? jak przez cały tam miesiąc. we czterech siedzą, to tak, to są śmieszne, z komikami, śmieszne, ja w ogóle też uwielbiam, jak tam były te odcinki z uh, tym gościem od grzybów, nie pamiętam jak go się nazywał, to kilku też było pamiętam. od grzybów, nie, zajebiste to jest, nie, jak oni opowiadają takie, wiesz, mega tripowe historie, no uwielbiam, tylko, że no ja to biorę jako rozrywkę, nie, jako... Uh, wiesz, że siedzę z oznotezem i sobie zapisuję co zrobić, żeby um, żeby, nie wiem, inaczej patrzeć na świat. Żeby inaczej patrzeć na świat to są na to inne metody. Nakłonił się jakoś kiedykolwiek do psychodelików? Rogan? <ślesy> 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 Powiem tak, nie Rogan kro kropka. Okay. <ślesy> Ja bardzo lubię jego podcasty też z fighterami MMA, no i tam słuchasz. i że to, okay. to są rzeczywiście okay. sprawdzone rzeczy, no bo ci goście opowiadają o tym, co oni tam robią. Chyba, że zaczynają gadać o kobietach, albo o lekarzach. No właśnie. I, widzisz, i to, jest, i to jest. Fighterzy, z całym, z całym szacunkiem do kultury, kultury chłopaków i dziewczyn na siłowni, kurczę blade, tam jest taka cienka granica pomiędzy chodzę na siłownię, chcę wyglądać lepiej, chcę się czuć lepiej, chcę poprawić swoją wydolność, sprawność, siłę, wszystko zajebiście. Cienka granica od tego, po pierdolenie będziesz się szczepił, nie? Sorry, chodzę na siłownię też, mam nadzieję, że nikt z moich ksiągów tego nie widzi. Ale też po mnie nie widać, że chodzę na siłownię, więc jest okej. Okay. Jest tak cienka granica, i dlatego ja mam tak ogromny dystans do, 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 do Sory, nawet do mistrza świata w UFC, który mi będzie mówił, że on bierze to. Nie, nie jest ziomek, nie skończyłeś prawdopodobnie Akademii Medycznej. Nie? No bo, Chyba, że jest jakiś mistrz świata UFC, który skończył akademię medyczną, wtedy spoko. Natomiast nie to, że ty jesteś koksem, nie oznacza, że się będę, na wszystkim. będę słuchał twoich tak, tak, tak. Ale później zaczynają się jeszcze większe schody, bo okazuje się, że słuchasz Hubermana. No i jak, jak Huberman. Mógłby się yep. mylić, a yep. później przychodzi do mnie dr Damian Parol i mówi: m -m 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 -m. Mhm. Tutaj okazuje się, że u Hubermana też można się dowiedzieć bardzo dziwn dziwnych i sketchy informacji. Z, z Janną Podgórską o tym ostatnio rozmawiałem, jak u mnie była. Że, mhm. e, znaczy, przygotowując się do rozmowy z nią, gdzieś tam wyskoczyło mi kilka podcastów, gdzie goście kontrowali e, hibermana, w bardzo rzeczowy sposób. No, oni po prostu powiedzieli, że on jest specjalistą w kilku dziedzinach związanych z medycyną. No ale ponieważ nagrywa już ten podcast tak długo, to, musi wychodzić, to tak? wychodzi poza i ponieważ on mniej właśnie też pyta, a bardziej yy, referuje, no to, to już się zaczynają jakieś jakieś nieścis, nieścisłości. No a do tego te wszystkie Athletic Greens i tak dalej, i te wszystkie suplementy, które są spoko, ale, yy, ale nie leczą raka, no w dużym skrócie. no Nie leczą raka, to są po prostu... Suplementy są ok. Natomiast y, nie można iść za daleko stwierdzeniem, że jak to weźmiesz to będzie wszystko super zawsze świetnie. Będziesz żył wiecznie. No ale to chyba też jest taki rozwójca. Słuchasz jakichś twórców i po pewnym czasie jeśli uczysz się już, że oni nie są do końca legitni, to znaczy że się rozwinąłeś. Znaczy jesteś level dalej. Więc to tak właściwie dobrze o tobie świadczy. Wszyscy umrzemy, to ci mogę powiedzieć. Um, fajną rzecz powiedziałeś w jednym z podcastów, że życie to sztuka wyborów i że w pewnym momencie musiałeś odpuścić, czy grać na gitarze i śpiewać, czy zajmować się mhm. rzeczami, w które jesteś dobry. To mi się bardzo podobało. O, o co okay. chodziło w tej rozkminie? Nie pamiętam, ale mogę ci powiedzieć, co, co, jak to teraz interpretuję. Mm, no wiesz, lubię robić kilka rzeczy. Spać lubię, ro, ro, spać, no ale nie mogę cały czas spać. E, lubię biegać, no ale też biegać cały czas mi nie pozwala życie, no bo trzeba też kiedyś iść do pracy i, i zarobić pieniądze. I, I na całe szczęście moja praca jest mega przyjemna. Ale też no, gdzieś tam tych rodzajów hobby y, kilka w życiu uprawiałem, no ale wiedziałem, że w, znaczy w pewnym momencie życia zrozumiałem, że no, w, tylko w jednym albo w dwóch rzeczach mogę być. Dobry. Nie mówię bardzo dobry i nie używam w ogóle określenia mistrzowski. Dobry. Nie mogę być w pięciu. No nie ma szans, nie ma bata, więc um, zrozumiałem w pewnym momencie, że, że, że prawdopodobnie umiem rozmawiać z ludźmi. Zajęło mi to kilka lat, żeby, żeby do tego dojść i kilka set odcinków, różnych, różnych wiesz, materiałów wideo. Um, jestem spoko fotografem, ale nie mam na to czasu. Wydaje mi się, że mam oko i, i to mógłbym robić, ale to sobie zostawiam właśnie jako taką zajawkę, jako takie hobby, wiesz, żeby to, na przykład w ogóle to nie było związane z warstwą y, materialną, nie? żeby to nie było pieniężne w żaden sposób. Bo, bo też nie on... tak łatwo zarobić na fotografię. <laughs> tak, ale tu mi chodzi konkretnie o to, że ja nie chciałbym, żeby fotografia jakkolwiek była związana z pieniędzmi, bo wtedy to hobby powinno być tym, że to ty pakujesz to pieniądze, a nie, że to ci daje, to wtedy już przestaje być hobby, nie? E, no, i z graniem na gitarze i ze śpiewaniem jest podobnie. Tutaj e, e, rozkwina jest taka, że ja wiem, że mam jakiś tam nie najgorszy głos, w takim sensie, że nie fałszuję. No i też masz taką łatwość to, że drapujesz tutaj do tego mikrofonu. Ale który... ja nie mam duszy do tego. Hmm. Wiesz. E, a to jest moje błogosławieństwo, że miałem okazję porozmawiać z, no, z wieloma muzykami, artystami w ogóle i artysta prawdziwy, nawet jeżeli nie ma tego warsztatu. Takiego, wiesz, zajebistego wokalnie, to on chce, on chce muzyką, swoją, swoją piosenką, swoją melodią przekazać coś, co mu gra. Ja tego nie mam. Ja nie mam takiego czegoś, że wiesz, jak ja bardzo chciałbym napisać piosenkę o tym, że kocham, albo że. Wyrazić cię w ten tak, sposób. Albo że jest mi smutno, albo że coś tam wiesz, albo nie, Maciej, Maciej Maleńczyk, że wiesz, pis niszczy Polskę. Nie, jakby nie mam tego genu takiego poetyckiego. Nie wiem, może też nie poświęciłem temu czasu, może to po prostu musi sobie odleżeć, bo na przykład bardzo podobnie mam do. Mam w, w, w kontekście na przykład napisania książki, że ja nie piszę żadnej książki, ponieważ nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Uważam, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. To masz podobnie jak ja. Więc. No. Jakby przychodzą do mnie czasami ludzie i mówią: No, napisz książkę. Ja tak... Są jakieś tu wątpliwości. Ile, per... ile dostałeś propozycji od wydawnictw? Dawaj, spisz po prostu te rozmowy z gośćmi. Tak, tak. Jest... No, <laughs> Pozdrawiam to... serdecznie wydawnictwa. <laughs> nie będziemy Jesteście, mówili jakiejś. kurwa jak... leniwi. Jesteście <laughs> leniwi. Tak, więc mam całkiem podobnie, że książkę fajnie by było napisać, ciekawe by to było doświadczenie, ale kurde, co ja mam tam dokładnie powiedzieć, jak mhm. to się będzie miało w kontrze do tego, co mówią na przykład naukowcy. Myślę, że będę się w jakikolwiek sposób wypowiadał, że coś działa tak, albo coś można robić w ten A to sposób. A tak by, Ty byś chciał taką książkę napisać. Na pewno bym chciał, jeśli miałbym pisać książkę, to na pewno bym, ona by była związana z robieniem rzeczy. Z tym, jak być produktywnym, z tym, jak sobie poradzić z niektórymi rzeczami. No i jeśli okay. napiszesz coś takiego, no to od razu jesteś prawdopodobnie w prawdopodobnie, bo też nie znam całej jakiejś mhm. literatury naukowej, ale będziesz na pewno gdzieś w kontrze. No jak, jak się do tego odniesiesz wtedy? Trochę jak będziesz mm. jak Rogan niby, w swoje podcasty. A to nie jest taki, że już strzelam trochę. Wszystko już o tym napisano? O tej produktywności? Że to się jednak zawiera nie w większości tak, że... A to nie jest tak, że rynek podcastowy jest wypełniony już? No tak, ale kiedy mówimy o rozmawianiu z ludźmi, to zawsze będą nowi goście. Zawsze mhm. się będą rodzić nowi artyści, nowi muzycy, nowi specjaliści. Nauka pójdzie do przodu. A jeżeli chodzi o taką produktywność, jeżeli mówię tutaj o stricte podręcznikowym podejściu do produktywności, nie? czyli piszesz o jakichś książkach, zasadach, to że trochę to już e, gdzieś tam. Znaczy, ja nie mówię, nie, nie, że do końca, broń nie, nie, Boże, nie mówię, że do końca to się na pewno będzie rozwijać, ale że no, podstawowe zasady chyba, chyba zostały rozegrane. Ja, broń Boże, nie chcę tutaj ci wiesz odbierać. Pisz tą książkę, nie? Daj, ziomek, jedziesz. To nie o to chodzi. Ja mam coś takiego, że jest mnóstwo książek o produktywności, ja ich nie czytam. Jest, będzie tylko kilka książek, okay. które ty przeczytasz. Dlatego, bo w jakiś sposób przemawia do ciebie twórca, bo być może okay. ma podobną osobowość do ciebie i wtedy, wtedy akurat przez to, że ten twórca ma podobną osobowość do ciebie, akurat dlatego posłuchasz tej banalnej rady, która jest w dziesięciu innych książkach. Więc ja raczej do tego w ten sposób podchodzę. Eee, ale to oznacza też, że myślisz sprzedażowo. Ja zawsze myślę sprzedażowo. Ja okay. się już od dawna nauczyłem. Okay. Ja nie robię niczego, co, gdzie, nie mo, gdzie nie będę miał jakiejś korzyści biznesowej. Dosłownie niczego. O mój Boże, nie, naprawdę? <grym> naprawdę? Czy ja tu jestem kurwa <grym> dla ciebie czym? Pięciu złotówką? A to akurat nie. Znaczy, podcast to <grym> jak, 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 jak Answer me! Jak odpowiadam. jak zakładałem podcast, to oczywiście myślałem o tym, że będzie się dało z tego zarabiać, ale jak rozmawiam z ludźmi, to ważna jest dla mnie rozmowa. I ten, to doświadczenie No kto tak, kto teraz rozmawia. podcast jest biznesem. No oczywiście, że jest biznesem, to też na nim zarabiasz. No. No, aha. To no, co się no, że, Ale jak powiedziałeś, że nie robisz niczego, co nie jest związane z biznesem, to brzmi, tak jakbyś zapraszał wszystkich gości, którzy w jakiś sposób pozytywny mogą wpłynąć na działanie Twojego biznesu, którym jest podcast. To bym miał bardzo wielu gości, których miałem nie miał nie zaprosiłbym. Okay. Nie, zapraszam bardzo wielu gości, którzy wiem, że nie wygenerują zasięgów i tak zapraszam. Dlatego okay. uważam, że okay. rozmowa będzie ciekawa i że mają coś ważnego do wniesienia. Dobrze. Spokojnie. Więc nie, więc nie. Raczej może też się wyraziłem. Nie, nie że robię, nie robię niczego, co nie przyniesie mi korzyści finansowych, tylko że jak robię coś, to zastanawiam się, jak jeszcze można to zrobić tak, żeby to też przynosiło korzyści finansowe. Czyli mam zupełnie odwrotnie jak ty z tą fotografią. I to ja nie mam smykałki do biznesu z kolei w ogóle. I do delegowania. Też nie mam smykałki do delegowania. Ty do... naprawdę dalej wszystko robisz sam? No, nie robię sam, bo to, to by było nieuczciwe, gdybym powiedział, że wszystko robię sam. Mam współpracę z Kubą, który mi pomaga przy researchu głównie gości związanych ze światem polityki, ponieważ on siedzi, on siedzi w polityce na co dzień. I mam plan taki, żeby wiesz, z kimś podjąć współpracę, taką wiesz. Po prostu, że będę miał kogoś, z kim będę sobie mógł pracować, ale to po pierwsze nie chcę tego robić na siłę i tylko, tylko po to, żeby mieć, wiesz, firmę. I tutaj mam, zio... wiesz, o co chodzi, mam tu Jonko, który mi pomaga. To jakoś... W ogóle mnie to nie jara. Ja lubię, zresztą ty trochę masz to podobnie, że ty otwierasz drzwi, kiedy przychodzi gość, ty mu robisz kawkę. Ja robię zdjęcia. Ty, ty ustawiasz te kamery. Tak, ja to lubię, to jest fajne. To, 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 miałem okazję być i w telewizji, i w różnych podcastach większych, czy, czy tam bardziej produkowanych, gdzie mm, jest tego wszystkiego więcej. Yy, I mi się to sprowadza do jednej rzeczy. Do tego, co jest na końcu. Do, tej do, tego, do, do tego, co wy, drodzy widzowie, oglądacie. Czy to jest spoko, nie? Jeżeli to jest spoko, to ja naprawdę mam wyjebane, czy to stoi 25 osób i wiesz, wszyscy płaczą w kamery i ja bo jestem w make-upie i w ogóle, no nie wiem, czy to studie jest le... nie, czy to, czy to tu na końcu się spotyka w dobrym miejscu, a do tego to zwykle nie trzymasz tak strasznie dużo, więc yy, oczywiście, że przydałaby mi się na pewno jakaś osoba, yy, żebym mógł robić lepszy research, Natomiast ja nie czuję absolutnie potrzeby, żebym produkował więcej niż dwie yy, dwa odcinki w tygodniu. I to jest mój taki max capacity. Zdarzają się trzy, to jest ponad. Jedna to jest baseline i tego się trzymam. I to tego naprawdę. Do, do, nie, nie, ja nie chcę, nie, chcę zacząć, nie chcę się zamienić w producenta kontentu, nie? Że i biebie, 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 musi wyjść, musi, dawaj gościa kolejnego, jakby, wiesz. Nie, to nie o to chodzi. Ja, ja, jak robię więcej, to ja czuję, że to już gdzieś traci ludzkość, taką, wiesz, takie człowieczeństwo. To jest moje subiektywne odczucie. Mhm. A, chcę, żeby było, a chcę, żeby było tak, żebym się nie męczył. Bo jak ja się męczę, to gość się męczy, to słuchacze się męczą. Nie? I to tak błędne koło trochę. O delegowaniu pytałem o to, bo to głównie chodzi o twój czas, a nie o to, czy jesteś wielkim biznesmenem, bo czy masz jakieś tam salę produkcyjną z wieloma pracownikami. Mhm. Jeśli nie składasz tego sama, wiadomo ile ze składanie tego, obrabianie dźwięku zajmuje. No to... Co ty? Mastering dźwięku? Mastering dźwięku 10 może nie. minut. Mastering dźwięku może nie, ale ja się na tym nie znam też. 10 minut. Max. Ale obrabianie materiału? Albo jest skrypcik do premiera, który mi sam tutnia. Ha, ha, widzisz, ha, widzisz. I używasz go? Ziomek. To jest najlepsza rzecz. 20, to jest najlepiej zainwestowane: 29 dolarów miesięcznie. To, to powiem. Kochani, drodzy podcasterzy, nazywa się to Autopod. Autopod chyba FM jest stronka, już nie pamiętam. Wyszło to jakieś pół roku temu, czy, czy może trochę więcej. Normalnie sobie kupujecie abonamencik i za 29 baksów miesięcznie dostajecie wtyczkę do premiera tylko. Nie, nie działa z DaVinci, nie działa z Final Cutem, tylko z Premierem. I ona działa tak, że. Tak jak tutaj nagrywamy dwie ścieżki audio, mhm. może być ich więcej, ale nagrywamy dwie. E, przypisujesz w premierze ścieżkę audio, tak? Tu piszesz, że to jest track jeden, to jest Karol, kamera 1, to jest Karol, e, i w tym takim programiku, który się pojawia w premierze, on wie, że to audio to jest ta kamera, i po prostu tnie tak, że kiedy ja mówię, to kamera jest na mnie. Kiedy są dwie kamery, tak jak w przypadku mojego studia, mm. na gościa, to po prostu wybieram, że są dwie kamery na gościa, jest, jest dalsze i bliższe, i on sobie też mi, pomiędzy tymi kamerami, kamerami miesza. I to jakby montaż imponderabiliów trwa 10 minut. No. Znaczy, obrabiam audy 10 minut, wrzucam je do premiera, koloruję, to jest przeklejenie presetu, to też nie trwa jakoś strasznie długo, obcinam początek, synchronizuję wszystko, puszczam autopoda, on to, robię, on to robi jakieś 5 minut, jest pocięte, koniec. Nie musisz tego później weryfikować, co on tam na, na ciało? Nie, ty, ty, tam są jakieś, to, to, jeżeli minimalnie gdzieś to cięcie bym inaczej przesunął, to jest w ogóle nie, no bo ty mówisz, więc na ciebie powinna być kamera, to jest okej, okay. on nie, robi, nie zrobi na odwrót nigdy, nie? Mm -hmm. eee, natomiast to, co faktycznie zabiera czas i to, co robię ja i to i tak musiałby zrobić człowiek, to jest obejrzenie materiału pod kątem wybrania, wyboru tego, co idzie przed intrem, nie? I to mi zabiera trochę czasu, no bo, no bo, no bo nie pamiętam po rozmowie który fragment był ciekawy albo który fragment gdzieś tam uznałbym za taki, że warto dać przed nim. To jest Czyli musisz rzecz. to przeglądać i powybierać sobie te fragmenty. Tak tak, 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 No ale to nie jest przesłuchiwanie całej rozmowy i to na pewno nie jest montowanie. Nie? Mm -hmm. jest to już takie bardziej. Ja myślałem, skitowanie. że ty kilka godzin nad tym siedzisz i montujesz nie. dlatego, właśnie, bo jesteś taki dokładny, że nie wierzysz, że ktoś ci zrobi to tak dobrze, więc chcesz to zrobić samemu i tam nie, wybierasz te nie, nie, cięcia, a tutaj nie, nie, nie. Być na Ja już mam kawały. dobre leki. Już już jest <laughs> wszystko jest okej. Okay. Już mam dobre leki, już jestem spokojny. Nie, żadnego OCD, ani jakiś takich w ogóle. Yy... Skłonności perfekcjonistycznych nie przejawiałem nigdy. Więc Chyba kiedyś nie. mówiłeś, że tak. Absolutnie nie. Nie? W życiu. Ja proszę cię, ja mogę ci zadzwonić do mojej wychowawczyni z każdej szkoły. Ja nie mam numeru. Coś ty w życiu. Ja jestem better done than perfect. Zawsze. Tak, ja myślałem, że w takim razie okej, okay, czyli ty masz takie luźne życie. Jeśli tylko tyle zajmuje ci to obrabianie, to rzeczywiście... Nie, nie, sobie... nie mam luźnego życia, nie, nie. nie. To nie jest tak, że to, to, to życie jest jakieś luźne. To zajmuje mi czas, to po pierwsze. Przygotowanie zajmuje mi sporo czasu, to po drugie. Jest dużo rzeczy, które trzeba zrobić. Samo nagranie mi zajmuje, jak sam wiesz, no jednak zajmuje prawie pół dnia czasem, nie? No bo tu przychodzisz, trochę sobie porozmawiasz, nagranie trwa trzy godziny, wyjdziesz, wiesz, odetchniesz, napijesz się, czegoś zjesz i jest nagle, wiesz... 5 godzin dnia minęło. Um, no i stres, który masz po Stres, celu. ładunek emocjonalny, tak, to wszystko. Więc to, to, to nie jest nagranie wywiadu 10-minutowego, ale um, zajmuje mi to sporo czasu. Przygotowanie głównie. Przygotowanie głównie mi zajmuje dużo czasu. No bo wiesz, przychodzi ktoś, kto napisał książkę, to ją czytam. Nie? Przychodzi ktoś, kto napisał film, to oglądam ten film, przygotowuję się z filmu z innych rzeczy. No, ja mam trochę tak, że jestem jak, jak, taki, wiesz, jak, taka, jak takie naczynie i tyle, ile mi dasz powietrza. Nie? Do, do tej szklance mam tyle kawy, i tyle, ile mi dasz powietrza, y, to ja wypełnię to robotą. Nie? Że jeżeli mogę mieć więcej czasu na research, to ja go pewnie poświęcę więcej na research. To jest najgorsza, najgorsza rzecz, jak, jaka jest odnośnie produktywności. To właśnie, że w zależności od tego, ile masz czasu, tyle zajmie ci ta robota. Mhm. To jest po prostu straszne. Ja myślałem, że jestem przemęczony, bo chodziłem 4 lata na siłownię i nagrywałem dużo podcastów. Teraz przestałem przez jakiś czas chodzić w ogóle na siłownię. Nic się nie zmieniło w kwestii tego, jak jestem zmęczony. O, okej. Okay. Nic zupełnie. Okay, okay. Ja byłem przekonany, że po prostu będę wiesz, chodził, codziennie się budził, Jezu, ja mam energię w końcu nie, w końcu nie chodzę na, nie, na siłownię. No nie, to tak nie działa. Trzeba no, się poruszać. Zupełnie nie. Zupełnie kompletnie byłem zdziwiony. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com. -e. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Mm, jak u Ciebie powiedziałeś, że próbowałeś już wszystkiego przed podcastem? Co to, to znaczy, że próbowałeś? Przed, jak przed rozmową rozmawialiśmy. Że próbowałeś wszystkiego, to znaczy spać, nie stresować się jeść. A, yy, no że wiesz, że wszystko się wydarzyło w takim sensie. Ja nie wiem ile ja nagrałem tych odcinków. Ponad 300, nie wiem czy jest już 400, czy nie, ale. No, że wiesz, że i się spóźniłem, i gość się strasznie dużo spóźniał, i nie wiem, i dostałem jakiś telefon, który mnie wstrząsnął na pół godziny przed nagraniem, bo wydarzyło się coś wiesz, w życiu prywatnym. E... Pff, wiesz, i miałem ból brzucha, i byłem niewyspany, i byłem na kacu, no... 1500 rzeczy się zdarzyło. Prowadziłeś podcast na kacu? No nie, na no takim kacu, kacu to nie, ale tak już, że wiesz, że, że, że dzień wcześniej była jakaś impreza, no to mi się zdarzyło. No jasne, że tak jest, no człowiekiem. Pij alkohol. Ja jestem jednym z tych gości podcastu Przemka Górczyka, którzy, uwaga, piją alkohol, nie polecam. Jeżeli ktoś nie pije, to jest super, to jest git. Ja y, piję alkohol, y, staram się go nie nadużywać, na pewno go piję mniej niż piłem kilka lat temu, ale nie wyobrażam sobie trochę i przy całym szacunku do wszystkich naukowców i do zaleceń WHO i wszystkiego, ja i tak umrę. Jakby lampka czerwonego wina, ja po prostu no, lubię lampkę czerwonego wina. No. To nie oznacza walenie wody. To nie oznacza po prostu zalewania się w trupa codziennie, ale ja taki sera jeżeli chodzi o alkohol, nie jestem, ale może będę, nie wiadomo, wszystko się może kierowniku wydarzyć. Nie. To ty jesteś w takim razie dużo bliżej rogana niż ja. Ja się tego nie spodziewałem, że masz takie luźne podejście. Mówię, mówię o tym, że on podchodzi bardzo luźno i do rozmów, i do, do tego, jak, pro, jak je prowadzi, właśnie do tego, w jaki okay. sposób żyje, on też sobie lubi popić, chociaż doskonale wie, jakie są y, y, skutki zdrowotne, bla, bla, bla. Ale ziomek, no ale nie? Oczywiście, że umrę, ale jak napiję się alkoholu, to będę zmęczony, więc to raczej o to chodzi. Ja tego nie robię tylko z tego powodu, no i ja się nie najlepiej zachowuję ale, po alkoholu. Ale. Tak, okay. tak naprawdę. To może najlepiej. spróbuj mniej. Nie, to tak nie mnie. <laughs> ja już to mniej. tłumaczyłem, bo to nie jest tak. Ja po jednym piwie to już nie jestem ja. To jestem ja po jednym piwie, więc o już podejmuje już po... drugie leci łatwiej, tak? tak to okay. on już podejmuje inna, inne decyzje, a po drugim piwie to okay. już e, zero, okay. zero kontroli. No może nie no zero to... kontroli, ale to jest po prostu niebezpieczne. Rozumiem. To y, wiadomo, y, alkohol powoduje Dziwne decyzje, zwłaszcza w większej ilości. Natomiast, no nie, no ja, ja tutaj staram się, Ale to kurczę, Ile masz lat, przepraszam? 31. Okej, okay, ja mam 37. Mhm. Uh, I ja już do, tak, mam wrażenie, że dochodzę do takiego wieku, gdzie po prostu. Jak już tak. Bo koło 40., nie, bo chcę powiedzieć coś, co nie chcę, żeby zabrzmiało trywialnie ani śmiesznie, ale trochę, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że kiedy w wieku 40 lat. Czy zbliżając się do 40, przeginasz e, z alkoholem, czy z używkami w ogóle? To znaczy, że już masz gruby problem, jeżeli przeginasz. Natomiast, e, e, no bo jak masz, nie wiem, tam 20, jesteś na studiach i wiesz, no wypijesz 6 piw, zagryziesz pizzą, rano po prostu wstaniesz, otrzepiesz się i pójdziesz na studia. I na kolejną imprezę. I na kolejną imprezę, nie? natomiast jeżeli w wieku właśnie tam gdzieś koło 40. ja tak, to jest moja personalna opinia, to nie jest jakaś jakakolwiek porada czy ocena kogokolwiek ale jeżeli nie, nie potrafisz już tego ogarnąć w tym wieku, to znaczy, że może być może jest problem, a jeżeli udało ci się ogarnąć do tego momentu, nawet jeżeli w wieku 30 lat, czułeś, że hej, hej, powinienem przystopować, to, to chyba jest, to chyba jest yy, chyba jest okay. natomiast mam absolutnie tak, WHO mówię, alkohol i tak dalej. No, ale kurczę, z tym, bo ja do tego luzu też piję, który wspomniałeś. Ale mi się to podoba, tak dla jasności. Ja nie będę absolutnie osobą, która ci powie, nie powinieneś pić alkoholu. Ja, się, ja uważam, że ludzie nie powinni pić alkoholu dla ich własnego dobra. Ale okay. jak ktoś chce, droga wolna. Okej, no i to jest jak najbardziej spokojne. Natomiast jeżeli chodzi o luz, to wiesz, to nie ma znaczenia po prostu. No, to nie ma większego znaczenia. No Przemek, nie, tak. no, Przemek jakie, jakie znaczenie ma ten podcast? Jakie znaczenie ma ten podcast? Jakie znaczenie ma ten podcast? Mówisz o moim podcastie. O moim, o twoim, o Rogana, o stary, o... Czy zmierzamy do argumentu o kuli ziemskiej? Co jest? Ale ja tego w ogóle nie kupuję. bo Czemu? Bo ta kula ziemska, ona ma jakieś tam swoje cele, o ile ma w ogóle jakiekolwiek cele, mhm. a ty w swoim życiu masz jakieś rzeczy, do których masz jakąś Absolutnie. odpowiedzialność. No Absolutnie. I ten podcast daje mi miliard rzeczy. Gdyby go nie było, to nie miałbym tych wszystkich rzeczy. Tylko, że dla mnie, bo oczywiście można się złapać tego... Tej myśli o, o, o tym, że wszyscy umrzemy i, i Ziemia jest wielka, a kosmos jest jeszcze większy. Wiesz, to, to, ja, mhm. ja to sprowadzę do takiego argumentu. No, jest są te dwie kule ziemskie: ziemskie kula ziemska przed Twoim problemem, kula mhm. ziemska po Twoim mhm. problemie, ale co, jak masz chorą córkę? To ta, ta kula ziemska też wygląda tak samo, mhm. ale problem jest gigantyczny dla siebie. No tak. No ale to. Ja, nigdy, ja nigdzie w tym rozumowaniu nie powiedziałem, że świat jest sprawiedliwy. Ja nie, to nie chodzi, o, nie, nie chodzi o sprawiedliwość. Chodzi o to, że ten argument na mnie nie działa, bo problemy, które ja mam, są dla mnie ważne, niezależnie od tego, jak kula ziemska będzie wyglądała. Tak. I podcast też jest dla mnie ważny. Tak, mnie. Ale, ale przyznasz, że bywa czasem taki dzień, że mała rzecz, obiektywnie mała rzecz, nie wiem, długa kolejka w sklepie. Naprawdę, nie, nie ma, czegoś nie ma coś miało ci przyjść, opaczka ci miała przyjść dziś, a przyjdzie jutro, kurier zadzwonił, miało ci, coś mega chciałeś mieć, jakiś kuźwa gadżet, nie? I wiesz, że to ci potrafi rozjebać dzień, nie? Mo mo możesz być w takim stanie. Nie mówię, że jesteś, nie mówię, że ty tak masz, ale wiesz, co chodzi. To taka pierdoła, dzień później przychodzi ta paczka, otwierasz, mówisz no, zajebiście, przyszło, mega, nie? Cieszysz się pięć minut, no, dopaminka strzeliłeś Tylko, że to jest jakaś, to, to jest na jakimś takim spektrum i rzeczy, którymi się potrafimy przejmować i które potrafią nam e, zaburzać jakiś taki baseline dnia, kurwa baseline, samopoczucie w ciągu dnia, e, są różne. Jak masz chorą córkę, jak ci ktoś umiera, no to ja w ogóle nie dyskutuję z tym, nie? To, to, to jest oczywiste, to jest sytuacja skrajna, ale my się przejmujemy czasem, wiesz, ktoś mi na mail nie odpisał, nie? Ta rozmowa mi nie poszła. K ktoś mi od ktoś odmówił. Tak, hmm. ktoś napisał, że jestem chujowy, albo po co zaprosiłeś paciorkę, albo ty, ty, a ty, ty, kiedyś byłeś taki, teraz jesteś taki, albo wiesz. Skończyłeś się. Ty sobie tak myślisz, nie? Moim zdaniem, i to jest moje zdanie, yy, argument, że naprawdę to nie ma znaczenia, jest uwalniający, on nie oznacza, że jak mi ktoś bliski będzie umierał, to ja przyjdę, stanę tak nad łożem śmierci i powiem, kurwa ziomek, ja też umrę. Nie, 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 nie. Nie. Chodzi o to, że tych sytuacji, które my podnosimy do tego poziomu, gdzie uważamy, że dalej się, no kurczę, się zawali. Pamiętasz, jak miałeś maturę zdawać? Ja nie mam matury. No to widzisz. <laughs> Ale czy mówili, ci ludzie, że, czy mówili ci ludzie, że jak nie zdasz matury, to masz przejebane w życie? Tak, oni się strasznie stresowali. No, no i co się stało? Nie, nie jest z, chyba tak źle. Ale z, w tym się z tobą jak najbardziej zgadzam. Ja to lubię sobie odnosić do tego, czy jakaś rzecz będzie mnie dotykała za pięć lat. Jeśli za pięć lat się nie będę tym przejmował, to się po prostu tym nie przejmuję. I to jest bardzo no. uwalniające. I to, I to odpowiada dokładnie temu, co ty mówisz, bo no to, to też daje ci taki luz. No właśnie, więc, więc, więc dla mnie to miałem na myśli, mówiąc, yy, czym jest ten podcast. nie? Yy, 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 wiesz, ja nie mówię o całości, bo to jest już jakiś, jakiś tam element kariery, ale. Yy. Niestety żyjemy w takich czasach, w których jedna, mówię tutaj o twórcach internetowych, że jedna decyzja, jedna rzecz, jedno wydarzenie może bardzo mocno wpłynąć na trajektorię kariery, ale nie musi wpłynąć na trajektorię twojego życia i jego sensu. W sensie, jeżeli zrobiłeś coś głupiego, jeżeli powiedziałeś coś, nie wiem, tu tak wracając do tych naukowców, jeżeli powiedziałeś coś, co mi było prawdą, i potem ci to ludzie wytykają. Ale jeżeli możesz się z tego jakoś wygrzebać, przeprosić, wycofać się, kurczę. Ja jestem ogromnym orędownikiem dawania i sobie, i innym ludziom drugich szans. Nie? W sensie jest, jest takie powiedzenie, że bądź tak wyrozumiały wobec siebie, jak, jak potrafisz być wobec innych. Ogóle... Daje ci to zaaplikować? Staram się, no, no, staram się. Staram się być wyrozumiały wobec innych. Y... I staram się być wyrozumiały wobec siebie, no ale to wi wiadomo, to zależy od sytuacji, zależy od, od miejsca. Natomiast, no, tak, staram się. I nie masz czegoś takiego, że masz wrażenie, że czasami przez to nie robisz niektórych rzeczy, albo masz za luźne podejście? Czy Oczywiście, z... że tak. Ma? No, na pewno, I, że tak. I jesteś wtedy do siebie wyrozumiały? <słuch> Czyli raczej masz do siebie pretensje o to? No, to jest, pytam się, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. też, jak... o życie prywatne, czy o... Czy o... Dla, dla mnie nie ma żadnej różnicy. Jeśli do ciebie jest różnica, to do tego możemy wrócić zaraz. To ja odpowiem, jeżeli chodzi, o, odpowiem w kontekście y, y, kariery. Mm -hmm. W cudzysłowie. Y, wiem, że, że jest jakaś linia czasu, w której obecnie nie jestem, w której robię jakiś większy program, mój podcast ma więcej odsłon, albo robię, nie wiem, wiesz, coś w, w rozmiarach kanału. Zero. Po co ja to powiedziałem, teraz to wytniesz, kurwa? I nie, wytnę nie tego. Wytniesz. oczywiście, że tego nie wytniesz. Ale nie, że Warto... wytniesz, to i dasz, dasz to na rolkę. Nie, nie. Nie będziemy na Nie, chodzi mi o to, że wiem, że jest jakaś linia. Czarek Cza... No właśnie, o to. Chodzi. A, nie, a, a mówię ci to, wiesz czemu? Bo nie chcę się autocenzurować. Chcę z tą fajnie porozmawiać. Super. Chodzi mi o to, że wiem, że jest taka linia y, czasu, w której mogę więcej zrobiłem więcej, jest zajebiście i nie, i... i, i Tylko, że nie jest. Tylko, że nie jestem. Nie poświęciłem tych ekstra godzin, nie poświęciłem tych spotkań z ludźmi na to, żeby robić coś tam, nie wysłałem tego ekstra maila, żeby e, pojawił się jakiś gość, nie... Poświęciłem swojego zdrowia, e, żeby być gdzieś tam, i tak dalej, i tak dalej. I jest mi z tym... Dobrze, w sensie nie katuje się myślą, że mógłbym być większy, jeżeli chodzi o mój, mój, mój wizerunek, moją postać. Nie katuje się tym. Przyszło ci to z wiekiem, czy zawsze tak miałeś? Nie wiem. Chyba ci nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Ale na, pe nie, na pewno to, tam faktor wieku musi być gdzieś. Mhm. Musi być. No bo to takie mega dojrzałe podejście, moim zdaniem. Do, tego, do takich rzeczy trzeba dojść doświadczeniem, tak mi się przynajmniej wydaje. Musisz porobić Spoko. kilka rzeczy, podenerwować się trochę na siebie i wyciągnąć wnioski, mm. coś zmienić w sobie. No wiesz, trzeba zrobić... Jestem gorącym orędownikiem i popularyzatorem w ogóle robienia chujowych rzeczy raz na jakiś czas. Zróbcie... Polecam bardzo serdecznie <laughs> zrobić parę <laughs> razy w życiu coś, co się nie udało i wtedy widzicie, jak fajnie jest zrobić coś, co się udało. Nie zrobiłem mnóstwo rzeczy, które się nie udały. widzicie co? Trudno, no. To jest kolejna rzecz, która bardzo mi się podobała w rzeczach, które powiedziałeś, jak się przygotowywałem. To powiedziałeś, że jak jedziesz sobie z kimś samochodem <grywanie> i leci twój podcast. To ty się nauczyłeś już nie myśleć sobie o tym, kurde, ale głupio powiedziałem, to nie była prawda, tu mi się coś nie wyszło, tutaj nie zareagowałem odpowiednio wobec tej osoby, która z tobą słucha tego podcastu, w tym samym. Nie zdarzyło mi się, chyba. Że... Nie, 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 to, to, to... A wydawało mi się, że tak to. Albo, albo ja to tak Ok, odbywałem. Spoko, mm. spoko, spoko. Nie, no nie, chyba mi się nigdy nie zdarzyło słuchać własnego podcastu jadąc o tym z kimś. O tym sobie pomyślałem też właśnie. Nie kim... ma opcji, <laughs> w ogóle. weź to wyłącz. Na górczyka przełącz. Yy, nie, 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 nie zdarza mi się słuchać yy, moich. Rozmów, dlatego że ja ich w ogóle nie słucham. Ja ich nie. Znaczy w takim sensie wiem, że mógłbym ich słuchać pod kątem. E, e, no i jak się teraz w ogóle jąkam, to jeszcze gorzej idzie. Na przykład wymowy, tak? Żeby robić mniej y, żeby mówić czyściej, żeby używać mniej anglicyzmów, żeby lepiej formułować pytania. Tylko kurwa, albo żeby nie przeklinać. Tylko ja to wiem. Ja to wiem. Jak ja się będę jeszcze ciął e, Żyletką, oglądając, czy słuchając tych. To mi to nie pomoże, to tylko bardziej sprawi, że ja się. że. No nie, ja wiem, że są dwie szkoły. Jedni się oglądają, inni się nie oglądają. Ja po prostu przynależę raczej do tej szkoły, że się nie oglądam. Nie boli mnie to jakoś strasznie, że, że jak się muszę obejrzeć, ale jak nie muszę się oglądać, się nie oglądam. Ja Tylko te, właśnie tak chciałbym przypomnieć, ja robię to 14 lat. Ja wyprodukowałem ze 3000, ponad 3000 różnego rodzaju materiałów i niezliczoną liczbę godzin yy, wideo, nie? W sensie jestem tak opatrzony ze swoją twarzą, że ona mi już w ogóle nie przeszkadza nawet, wiesz o co chodzi. Ja, jeżeli chodzi o mój wizerunek o moją twarz, ja mam wyjebane. W sensie, ona to moja, to jest moja twarz. Nie? Ja nie mam oczywiście takiego, że mm, wolę ten profil, albo wolę tamten profil, ale kurczę, blade, jakbym tutaj zrobił na tym zdjęciu, bym wyszedł trochę lepiej, to bo. Było... Jezus. Okej. Okay. Więc wiesz, jak nie muszę, to się nie słucham. Generalnie raczej większość swoich wad. E, takich technicznych znam, jasne, że staram się je poprawić. E, ale to. No, ale też kurczę. Ale ja też jestem taki, jaki jestem z tymi wadami, nie? I, I to chcesz... też jest twoja wartość. I to też jest moja wartość, nie? I, 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 i nie chcę się zamienić, wiesz, Idealnego Cześć, pana? witam, pytanie, grzecz, no nie, to nie jestem ja. Bardzo mi się podoba to, co mówisz. To jest w jakimś tam stopniu sprzeczne. No, z... Przecież też tak musisz mieć. Ja dużo większego bata mam nad sobą niż ty, tak myślę. Ja dużo więcej w, sobie opuwał, w tym sensie, że jak ja patrzę na, na Przemka w jakiejś takiej innej ścieżce, gdzie Przemek jest dalej, i mówi, wiem, że gdybym wysłał tego jednego maila, to bym był mhm. dalej, to ja mam na siebie może nie to nie pretensje, ale ja mam w sobie takie pytanie: a może spróbuję wysłać tego jednego maila mhm. i zobaczymy, czy da, uda mi się tam dojść. Że raczej nie, nie w kwestii jesteś debilem, nie wysłałeś maila, jesteś beznadziejny, nie mogłeś już być tam, tylko raczej w kwestii ciekawe. Ciekawe co będzie. Ciekawe. A co, a co byś chciał w tej innej linii czasu, wiesz, w przyszłości? No i to jest siano? właśnie... To jest najpiękniejsze w tej linii, że nie wiem. Nie wiesz, co tam będzie. No tak, ale ob, ob, obiektywne faktory można względnie wyliczyć, nie? Znowu. Na pewno... Pieniądze, wyświetlenie, rozpoznawalność, możliwości. Rozpoznawalność... To kobiety. Wola, rozpoznawalność wolałbym mieć mniejszą, chociaż ona wpływa na kobiety, które brzmią całkiem ciekawie, więc to jest pod znakiem zapytania. Natomiast... Na Czy pewno... podrywałeś już na górczyk podcast? A... Nie, uważam, że to było poniżej, wiesz, jakby poniżej pasa. Wciąż. Dobrze, a to w takim razie, czy zdarzyło ci się, że była dziewczyna, która powiedziała, o Jezu, to jesteś ty. Nie, bo ja nie wychodzę z domu. Musiałbym wychodzić z domu, żeby. Co, jakby... ona mogła przyjść tu? Nie, ale zdarzyło mi się, że napisały do mnie naprawdę fajne dziewczyny. Okay. I to było naprawdę przyjemne. To było takie, okej, okay, dobra, jestem w tym ciekawym miejscu w takim razie, bo to się normalnie nie zdarza, że piszą do ciebie takie dziewczyny, które ty uważasz, że są fajne. Okay. Więc, to, więc to było przyjemne. Pieniądze, bo pieniądze dają ci czas, więc to by było na pewno ciekawe. I z tym czasem i możliwościami możesz zrobić, to jest właśnie już nie wiadomo. Ciekawe, co można by z tym zrobić. Natomiast ty jesteś w zupełnie innej sytuacji, bo też masz żonę, więc już te rzeczy ci tak bardzo nie interesują. Jesteś trochę bardziej ustatkowany. Ale pieniądze to jest ciekawy faktor, bo pytanie, ile to jest enough? Nie jest enough moim zdaniem, bo te pieniądze zawsze można wymyślić nowe sposoby na rozporządzanie nimi i to nie chodzi o to, żeby kupić sobie siedem. No, no mów, mów, I mów, to mów, nie chodzi to, o to, żeby no. kupić sobie siedem Porsche, tylko żeby można zrobić naprawdę fajne rzeczy. Friz mi tak mówił, jak, jak u mnie był. Dokładnie to, 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 ta sama narracja, że większe pieniądze dają większe możliwości. Bo tak jest. Tak, Ja wiem, że tak jest, oczywiście. Tylko, że to chyba w moim przypadku nie działa o tyle, że ja nie jestem typem biznesmena. Nie jestem typem... Jakbym był, to ja już bym dawno szukał inwestora. Po co? No, po to, żeby mi ktoś dał um, dwie bańki, żebyśmy zrobili super studio. No tylko ja mówię, lata temu. Ja mówię, jak się rozkręcałem, jak to się zaczynało, jak jeszcze nie nagrywałeś, na przykład ty i, i wiesz, i, i wiedziałem, że to jest po prostu przyszłość, wtedy już bym mógł szukać inwestora, bo to nie jest jakaś mega e, nietypowa droga, czyli kogoś, kto po prostu przychodzi patrzy na wyniki, patrzy na potencjał reklamodawców i mówi, dobra ziomek, dajemy ci tu milion złotych, stawiamy studio, dajemy ci tu, nie wiem, właśnie yy, prawą rękę od researchu, ustawiamy się, robimy nie wiem, dwuletnią ewaluację, ciśniemy temat i po prostu rozwijamy to, rozkręcamy. Ale to by wpłynęło rzeczywiście na wyświetlenie, bo to wcale nie znaczy, że jak będziesz miał ten cały warsztat i te wszystkie pieniądze, to będziesz robił lepsze podcasty. To się nie równa. Moim zdaniem. Hmm. Moim zdaniem Mhm. umiejętność prowadzenia rozmowy i to, żeby to było ciekawe, tego się nie da kupić. No ale wiesz, kanał Zero już wspomniany akurat na tej, na, na tej zasadzie działa, czyli zróbmy coś tak dużego pod kątem reklamodawców i pieniędzy, mhm. rozkręćmy to tak bardzo, żeby um, reklamodawcom bardziej się opłacało u nas być, miejmy wyższe stawki, miejmy wyższe koszty. Ale e... ich jest tam mnóstwo, to też jest faktor. No, no, no. jasne. No tak, ale to wiesz, to tak jak mówię, ja mówię o jakiejś hipotetycznej sytuacji sprzed Mm -hmm. Kilku lat, gdzie być może ktoś by się znalazł. Kto by... I wracając do punktu tych pieniędzy, ja nie mam tej biznesowej e, smykałki. Ja nie mam tej biznesowej, że ja, jak ja będę miał więcej pieniędzy, to ja sobie to jest, nie wiem, to jest w gruncie rzeczy dość proste. To ja sobie, jak będę miał kiedyś więcej pieniędzy, że kupię to Porsche, które chciałbym mieć. I ja wiem, to jest takie kurwa głupie. To jest wspaniała ono myśl. To jest tak niepotrzebne to, jest to Porsche. wspaniała myśl. Ja dokładnie tak samo mam. Ja też sobie myślę i też bym chciał Porsche. I ja wiem, że ona mi jest absolutnie do niczego niepotrzebna Ale... i nic się nie zmieni. Będzie stało mnie w garażu, będę się czuł dokładnie tak samo. Ale tak samo ciężko będzie się. W... Ciężko wstawało rano. Ale Wszystko będzie się robiło to... dokładnie tak samo ciężko. Ja nawet pozdrawiam bardzo serdecznie Porsche, Połczyńska. Po, pożyczyli mi y, y, Porsche raz. Y, y, miałem okazję siedzieć w różnych. Sam... Kurwa, przecież to jest jakby, ja kocham te samochody, ja kocham ideę Porsche, bo to jest piękne auto. To jest po prostu piękny samochód, natomiast ja go nie potrzebuję. Korki w Warszawie są potężne. Rover is the king, i w ogóle najlepiej. A ja już, jest ta piosenka fisza, już jestem za stary, żeby się rozbijać coś tam w jakimś samochodzie. Jest w sportowym bezsensu. samochodzie. Tak, no. Ale tak, ale jakbym miał więcej pieniędzy, to oczywiście, że sobie kupię to Porsche, nie? Będziesz chodził w kółko na rondzie. Nie, no po prostu jak będzie ładny dzień, to sobie pojadę tym samochodem tam gdzieś, no. Nie? I to będzie takie, pff, kurwa, puste w chuj. Nie udało... Czemu puste w chuj? Ja uważam, to jest że... takie puste. Ja, ja uważam, że trzeba spełniać swoje marzenia, ale bo ja już... Ale jeżdżenie po... samochodem jest przyjemne. To jest... jest, jest. Tylko ja ci chcę powiedzieć o takiej bardzo specyficznej myśli, która mi, się, która mi się wyklarowała. W związku z tym proszę, bo ja już pierdzielę o tym aucie tyle, już... <laughs> Chodzi mi o to, że... Y... Kiedy wiesz, że... Kiedy marzysz o czymś bardzo i to jest twoje prawdziwe marzenie. Mówię o materialnym marzeniu, że chcesz coś mieć, chcesz gdzieś polecieć, chcesz coś sobie kupić. Jest to twoje marzenie. I niech dla każdego ono będzie, jakie chce. Nie wiem, van, Porsche, dom, cokolwiek. Jeżeli ono cały czas jest dla ciebie takim zdrowym napędem, to super. Ale kiedy, jak dokładnie, konkretnie w przypadku tego Porsche... Ja już jestem poza tym punktem, czyli ja wiem, że to marzenie to jest już tylko jakieś takie pierdolenie, a nie prawdziwe marzenie, bo ja tak naprawdę nie chcę tego auta. To już. To fajnie, że ja go jeszcze nie zdążyłem kupić, bo może ja po prostu nie powinienem go kupować, nie? Może ja sobie powinienem wypożyczyć kiedyś na tydzień, pojeździć i przestać, wiesz? No bo to jest jednak droga rzecz, nie? I, i zobaczyć, że. Kurczę, yy, yy, jak się rozpakowuje coś nowego, nie? iPhone'a czy coś tam rozpakowujesz i on przez chwilę jest fajny, to trochę to jest coś takiego. To, to, to Porsche po tygodniu to będzie, wiesz, przegląd, dużo kosztuje, nie? Ktoś ci porysuje, jesteś zły, stoisz w korku, dalej stoisz i tak dalej, i tak dalej. Więc mi chodzi o taką bardzo specyficzną taką, taką drogę myślową, którą wydaje mi się, że można sobie wyprowadzić, jeżeli się o czymś długo bardzo marzyło, że może już... Da się przeskoczyć poza to marzenia, tak jakbyśmy już je mieli i stwierdzić, oh, I don't need that, bo tak dokładnie robią boga bardzo bogaci ludzie, nie Nie kupują kolejnych rzeczy, bo oni wiedzą, że już ich nie potrzebują. Ale zobacz na przykład na mieszkanie, bo jeśli no. weźmiemy na przykład mieszkanie i wy chcesz sobie wynająć bardzo fajne mieszkanie, mi to mieszkanie, na ile fajne jest, jestem z niego zadowolony na ten moment, mhm. mi to sprawia frajdę, że mam takie mieszkanie, że mogę sobie się posiedzieć na kanapie, że jest w fajnym miejscu, że mhm. wszystko mam tak, jak chciałem, żeby, yes. żeby mieć że mam podnoszone biurko, że jest mnóstwo, w biurko. Że mam w tamtym pokoju, że mam laptopa takiego jak chciałbym. Jest skitrany jeszcze jeden pokój. Jeszcze jeden pokój jest skitrany, co no, myślisz, że no, tuszkę. <laughs> Nie, nie ja No dobrze, no git, okay. I to mi sprawia cały czas frajle. Ja podnoszę sobie biurko i myślę sobie, ale fajnie, że mam podnoszone biurko. Jasne. Zawsze chciałem mieć podnoszone biurko, więc to nie jest tak, że zapominasz o tym i to już jest do ciebie normalne i nie sprawia ci to żadnej frajdy. I myślę, że z Porsche będzie tak samo fajnie. Będziesz wchodził do tego garażu, patrzył sobie i mówił, kurwa, zawsze chciałem mieć Porsche. No tak, ale gdzieś tam na końcu uważasz, że to jest pałowanie się po prostu. To prawda. Wiesz, do auta, no. Że była jasność, piękne auto są piękne, tylko że ja tak samo, wiesz co? Ja mam wrażenie, że w moim mózgu jestem, jakby ten sam proces chemiczny zachodzi, albo bardzo bliski, kiedy ja widzę piękne Porsche stojące na ulicy, jakbym je miał. W sensie ono po prostu jest piękne. Ono, je, Tak, ja się nim nie mogę przyjechać, nie jechałem każdym rodzajem Porsche, jechałem kilkoma, ale i więc ten Driving, driving Experience też już miałem. Jedyne co to jeszcze. To, to już jest tylko już po, posiadanie tego, no ale posiadanie trzeba dzielić przez czas. No nie będę im jeździł w kółko, bo je mam. No, sens, Karol, co robisz? No ciągle jeżdżę. Nie, <śmierdzi> nie <śmierdzi> mogę przejść na Przemyk Przemek dalej małdzie. Więc, więc kolejny, i, I to jest właśnie to złudne posiadanie, yy, które, które po prostu. Jeżeli znowu. Jeżeli ktoś ma coś takiego, co bardzo by chciał, to, to, to nie chcę żeby brzmieć jakby to było bez sensu, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie to może być trochę uliczka, która sprawia, że się pracuje tylko dla tego marzenia, które się naprawdę bardzo szybko rozpłynie w powietrzu. Ale wracając do biznesu, o którym mówiłeś i o posiadaniu większej um, kasy po to, żeby robić jakieś rzeczy takie biznesowe, nie, ja nie wiem. Ja nie, nie wiem, czym jest biznes w ogóle, ale to, to wtedy... chodzi o zbudowanie na przykład jakiegoś fajnego produktu, takiego wartościowego, który Dokładnie. się komuś przyda i będzie ciebie jarał i będzie jarał ludzi. To ja nie mam takiej smykałki. Po mhm. prostu. Ja nie jestem taką osobą. Nie jestem osobą, która, wiesz, budzi się rano i mówi, tak jak e, przypomnij mi proszę, jak się nazywa ta opaska, opaskaca. Łup. Łup właśnie, znamy też ją ma i, i, um, i używa, nie? Jakby nie obudziłem się nigdy. Kurczę, wiesz, ludzie mają tam Apple Watcha, może zróbmy coś takiego, ale nie zegarek. Te nie. Ja mam coś takiego. Jak patrzę Widzisz. na takiego łupa, to na Widzisz. przykład chciałbym mieć coś takiego go swojego. Widzisz, no to, to, to super, no to, ale to jest, wydaje mi się, to jest już bardzo takie, to jest cecha obo osobowości. Czy masz smykałkę do biznesu, czy nie masz? Po prostu, wiesz, to, to, zresztą widziałeś, miałeś tu nieraz ludzi, którzy robią biznesy. Oni to mają, oni, oni nawet jak mm, coś im się wywróci z tym biznesem i, i będą mieli debet, albo albo zbankrutują, albo cokolwiek, to prawdopodobnie wyjdą na prostą za jakiś czas, bo Wymyślą nową rzecz, nie? albo znajdą ludzi, którzy im pomogą. Ja jestem totalnie człowiekiem, który nie ma czegoś takiego i jest mi z tym okej. Okay. To ciekawe, że tak mówisz, bo z tego, co słuchałem, jak zaczynałeś podcast, to mówiłeś, że akurat byłeś w takim momencie, że trochę się wypukałeś całego siana i że to był taki trochę rzut na głęboką wodę. Dobrze, zrozumiałem? Mm, czekaj, jak zaczynałem Imponderabilia. Mhm. Byłem wypukany z siana, tak, ale to było związane z trochę. Mm, Okej, okay, to trochę na około. Znaczy, nie na około, tylko to trochę wymaga wytłumaczenia Jasne. Y, y, kontekstu. Możliwe, że to źle nazwałem. Jak, jeśli tak, to przepraszam. Czy faktycznie ja, był taki rok, że przejadałem oszczędności, które mhm. miałem, ale to wynikało z faktu, że robiłem złotkiem lekkostronniczego od 2011 do końca 2014 roku. E, chcieliśmy zrobić tysiąc odcinków, zrobiliśmy tysiąc odcinków. I e, no i wtedy nasze drogi się rozeszły. Włodek nie chciał robić YouTube, ale potem stwierdził, że jednak będzie go robił w, w swoim stylu. Ja wiedziałem, że chcę cały czas go robić, no ale zostałem sam. E, jako, że e, byłem. To 2015 rok byłem w opór zajerany late night showsami, ale tak na maksa. Wtedy w ogóle się i oglądałem tych wszystkich Johnów Stewartów, falonów, wiesz, po prostu strasznie. Ja czułem, że. A tu i kurde, chcę to robić. I wtedy się pojawił, trochę wcześniej pojawił się John Oliver na HBO i pomyślałem, że, okej, okay, w moich warunkach jestem w stanie zrobić coś jak mikro John Oliver, czyli będę, sobie, będę miał taki set, będę przygotowywał jakiś temat, opracowywał go i podawał, trochę żartując, ale też podając zresearchowane informacje. I rozbiłem się o skały, znaczy zrobiłem parę odcinków tego, parę nawet było niezłych, ale żaden z nich nie był na pewno jakiś, jakiś świetny. Rozbiłem się o skały, długo mi to bardzo zajęło, tego, że ja nie potrafię rozmawiać z kamerą jeden na jeden. Ja muszę mieć interakcję z człowiekiem albo z ludźmi. Czy to są, czy to jest widownia, e, czy to jest gość, więc tak się urodziło impo, e, czy to jest Włodek y, i to jest lekko stranniczy. Impo, nie słyszałem jeszcze tego określenia. To, to ja często tak używam, mhm. bo, tak mówię im, impo. I e, no ja jestem strasznym tłumokiem, bo dojście do uświadomienia sobie, że ja się nie nadaję do robienia rzeczy samemu przed kamerą zajęło mi kilka lat. Bardzo to było odświeżające, kiedy to zrozumiałem. i Pamiętam, że to był taki, to, to, dosłownie to był moment, w którym to zrozumiałem. W sensie to była chwila, w którym jakby, wiesz, tak, wow. ja jak, po prostu nie mogę robić rzeczy sam. Jak na to wpadłeś? Idę, coś, szedłem, coś w peskitu no, coś wie, ja tak Olśniło cię. To było, kurwa, <laughs> <laughs> że ja nie mogę robić rzeczy sam. To oto. <laughs> Miałem to i że, i że, i że, i że, że, że jedną, że to chyba było podczas tego samego, albo, albo może nie. Gdzieś tam okresu w życiu, gdzie wymyśliłem sobie, że ja też powinienem że, że umiem poprawiać ludziom nastrój. To były dwie, dwie myśli, które gdzieś tam równolegle zakiełkowały. Czy innymi słowy, jakby zrozumiałem, że może to są rzeczy, w których jestem dobry. Mówię tu o tych kamerowych nie? klimatach. No. Co masz na myśli, mówiąc poprawiać ludziom nastrój? No, że jestem dobry w rozśmieszaniu, wiesz, w jakimś takim. Poprawianiu nastroju, po prostu. No, z tego lekkostronniczy yy, dlatego tego lekkostronniczy zadziałał i wydaje mi się, że w Imponderabiliach też ta warstwa, że to nie jest taki podcast tylko na serio, nie? Tam, tam są jajca i tam gdzieś tam umiem rozluźnić gościa i, i w taki sposób porozmawiać, że to nie jest tylko yy, rozmowa na temat, nie? będziemy gadać, wiesz co? Ja ci zadam pytanie, ty mi odpowiesz, dojdziemy do jakiegoś wniosku. Tego ci zazdroszczę to Zniewię jest, jest coś, czego, nie tylko to, te, Tego bym chciał mieć więcej Jak ty masz? Którego? Co? Którego? <gulity> tego rozśmieszania Bo ja to jest To spróbuj, to Przemek To no no ja znaczy ja, ja czasami cię, rzucam Nic jak, cię nie bawi? Że ja rzucam czasami jakieś Zresztą ty jesteś uważam bardzo zabawny Więc ja się śmieję jestem w śmieszny Bo jestem głupi też jestem śmieszny To się bardzo wiążą te rzeczy ze sobą ale skończę mówię... ci tylko ten wątek z tym, z tym, z tym z tą, z tą sukienką. Ja, ja trzymam wątek cały czas, tylko wrzucam jakieś rzeczy od siebie, ale dobra, kontynuuję. kontynuuję. Yy, no, więc długo mi zajęło, żeby długo mi zajęło, żeby zrozumienie, że ja nie nadaję się do tego, żeby robić rzeczy samemu. Robiłem przez chwilę wywiady, yy, to było w 2015-2016 roku, na, 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 na przemiennie z tym niby late night showem, które się nazywało KWTW, i to te odcinki też tam jeszcze wiszą na YouTube, możecie się sprawdzić. Nie polecam, ale wiszą. Yy. I wywiady robiłem cięte, które były wtedy, wiesz, takim obowiązującym schematem. No, i teraz do pieniędzy przechodząc. Ja wtedy faktycznie w roku 2015, w roku 2016, wtedy był boom na YouTube'a. W chuj, w sensie stawki. Nie było tak jak teraz, gdzie, kiedy przychodzi klient, wymaga pewnych rzeczy od YouTubera, yy, które należy spełnić, żeby on cię w ogóle wziął i żeby dany budżet zaproponował, nie? 2015 i 2016 to było coś takiego, że, ja to mówię hipotetyczne sytuacje, ale one miały naprawdę, blisko były rzeczywistości, że przychodziły marki, które mówiły o kurde, o kurde, YouTube jest teraz popularny, dzieciaki to oglądają, dobra, to bierzemy, weźmy jakiegoś twórcę i no po prostu musimy zrobić, bo wiesz, my jesteśmy, nie wiem, tam, my jesteśmy Play, tam jest Orange, wszyscy robią, to my też musimy, nie? Ile to kosztuje? Nie wiadomo. Więc jak twórca powiedział, że chce za jakąś rzecz, nie wiem, 100 koła? To była szansa, że mu zapłacić stokoła, koła. bo nie było cennika i nie było też, wiesz, nie wytworzył się poziom rynkowy. Tak jak teraz wiemy, że nie wiem, szklanka może kosztować, ta szklanka WK kosztuje 10 zł, i to jest zwykła szklanka, ale możesz też kupić szklankę za 50 zł, bo jest z wiesz, kraftowego szkła. Mhm. Wtedy nie było w ogóle takich reguł dotyczących YouTube'a i było ogromne rozwarstwienie, jeżeli chodzi o wyceny, e, więc, więc to był dobry czas dla twórców bo czasem bywało, po prostu warto było rzucać kwoty wyceny jakiegoś, jakiegoś jakiejś współpracy. Jaką największą kwotę rzuciłeś? Mogę cię zapytać? Możesz mi bo zapytać. brzmi to ciekawie bardzo, to tak, tak, taki moment na rynku. No to... wydaje mi się, że jakaś taka największa wycena, że za jakąś taką... Tylko to, to nie jest tak, że to był jeden filmik, żeby była jasność. Bo to, to nie, to, to bardziej wiesz, duże kanały typu Abstrachuje i tak dalej, to, to oni mieli jakieś mega, mega wycena. Ale wydaje mi się, że za jakąś taką akcję, która trwała przez, przez, nie wiem, kwartał na przykład, no to myślę, że mogłem wtedy dostać kilkadziesiąt tysięcy, takie grubsze coś. Na pewno nie miałem wtedy niczego w stylu 100 tysięcy, to na pewno nie. Ale wiesz, takie grube kilkadziesiąt tysięcy, no to ziomek, nie? No, kurwa, strasznie dużo pieniędzy. No, więc trochę pieniędzy odłożyłem. To no nie jest tak, że nie, nie było mnie stać na mieszkanie, nie było, to, to, wiesz, nie, nie, nie obłowiłem się, ale miałem tyle pieniędzy, że mogłem sobie kupić kawkę na mieście, nie musiałem, wiesz, schizować się o, o nadchodzący tydzień, bądź też nawet kwartał. Ale paradoks tej sytuacji polegał na tym, że ja się nigdy w życiu nie czułem gorzej, jeżeli chodzi o moją twórczość. Każdy film, który produkowałem, to było po prostu to było ciągnięcie jajcami po nieocheblowanej desce do wanny, wypełnionej spirytusem. Wiesz, to jest po prostu ból. Ja robiłem trylion dubli. Ja po prostu próbowałem to z każdej strony podejść. Czemu się, tak to wyglądało? Bo nie umiałem, bo mnie to nie bawiło, bo jak nie mam feedbacku. Nie, nie mam czegoś takiego, Jakiś, jak ja teraz z tobą rozmawiam, to ja robisz, robisz różne miny, robisz, mm -hmm. robisz tak, ja da, pokażę wam, bo on tego nie daje, Przynajmniej czasem robi tak, <noise> czasem robi tak <noise> i to już jest coś, ja wolę, żebyś ty mi mówił, że jest źle niż ciszę, Kumasz, bo to już mi coś da ja się mogę od tego odbić. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo stand-uperska rzecz w ogóle. Mm. Rogan często o tym mówi, że reakcje tak. budowni bardzo budują to, jak, jak ja tworzysz nie, coś. Ja, ja, ja nie wiem, jak to jest, jest możliwe. Ja nie potrafię, a niektórzy potrafili, wiesz, no, vlogerzy, wiesz, Krzysiek Gąciarz i, i Casey Neistat, oni potrafili gadać do kamery. Ziomek, dla mnie samo gadanie do kamery to była jakaś porażka. No, więc już kończąc ten strasznie długi wywód, dostawałem dobre pieniądze. Nie byłem zadowolony z tego, co robiłem i źle mi się to robiło. Źle, wszy, wszystkie te elementy procesu były słabe poza fakturą, nie? Yy, I w pewnym momencie powiedziałem sobie, no jakby to się zacierało, nie? Wiesz, jak, jak, jak nie na naoliwisz silnika, to on coraz wolniej wolniej działa, coraz mniej filmików wypuszczałem, coraz... No i też spadały wyświetlenia i, i nie miałem takiego, wiesz, i szukałem. Na całe szczęście mam taką cechę, że raczej yy, nie, wiesz nie robię sobie podcinki i nie kładę się i nie, nie, poddaję, i nie się. poddaję się, tylko próbuję robić jakieś nowe rzeczy. No i w końcu do, tego, do tych podcastów doszedłem, więc to, o co pytałeś, to był moment, w którym zrozumiałem, że ja powinien robić, yy, że muszę być z kimś przed kamerą. Gdzieś tam zacząłem słuchać też podcastów, więc stwierdziłem, że zacznę to robić na polskim rynku. Nie było tego na polskim rynku wtedy yy, w ogóle. Jeżeli był jakiś Podcaster, który robił dłuż, długie rozmowy na polskim rynku, to nie wiem, chyba. Na pewno byli, ale nie wiem, czy takiej formie jak te. No ja nie nie, nie, nie rzucę teraz nazwa, ale okay. na, na pewno podcasty już były. To tak, czy, nie, 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 to podcasty były, ale taki wiesz, właśnie takiego formatu, jak tutaj sobie siedzimy, po prostu nie było, więc wstrzeliłem się w niszę. Timing jest ważny, ja go nigdy nie nie pomijam, uważam, że szczęście w życiu i właśnie gdzieś tam umiejętność złapania tego momentu jest super ważna. Zacząłem to robić i no, więc to, to, to. ale ja nie byłem jakimś, wiesz, dnie finansowym czy coś takiego, nie, po prostu no, przez rok raczej wydawałem pieniądze niż je, niż je zarabiałem. I to tak. A potem na całe szczęście zaczęło się to kręcić i jest okej. Okay. Bo imponderabilne ci całkiem szybko ruszyły, nie? Tak. Całkiem szybko. I od tak, razu zacząłeś tak, tego zarabiać? Tak, tak. tak. Chyba tak. E, wiesz, no. Mm, definicja zarabiania jest bardzo obszerna. Pytanie, czy chodzi o to, że mm, na przykład wyrównałem sobie hajs na czynsz i byłem na zero? I nie, właśnie nie m, przejadałem pieniędzy, które miałem na koncie? Czy, czy zacząłem zarabiać i to było, wiesz, dwa koła do przodu, pięć koła do przodu, dziesięć koła do przodu? Nie, nie, nie. To, to definicja zarabiania jest obszer bardzo obszerna. Wydaje mi się, że one dość szybko sprawiły, że poczułem taki, ty, taką pewność, że okej, okay, czyli teraz mi się nie kurczy kubka, tylko przynajmniej się wyrównuje i mogę sobie to robić, nie? Jak wygląda Twój self-talk podczas prowadzenia podcastu? Jest są rzeczy, nad którymi się zastanawiasz? Są rzeczy, z którymi miałeś problem na początku, a teraz już nie masz? Wiesz, wiesz o co pytam? Jakieś takie myśli, Twoje myśli na to, co robi gość, jakieś nie, Twoje nie, negatywne Teraz myśli? już nie. A miałeś na początku? Na początku to ja byłem. Ja miałem standardowe, wydaje mi się dość standardowe podejście. Niektórzy powiedzą, że cały czas je mam, czyli że chciałem być jakiś strasznie fafarafa do przodu I... Tylko, tak nas, Tylko, że nie tak ironicznie, tak jak wydaje mi się, że mam nadzieję, teraz jestem odbierany. Eee, tylko że tak na serio, że jestem taki fajny. Jestem taki fajny. Chodź, przyszedł do mnie gość, ale żeby ten gość zobaczył, że jestem taki fajny, żebyśmy razem byli fajni. A teraz, a teraz dużo więc większą uwagę przykładam do gościa. Nie, nie zdarzało ci się tak, że przyćmiłeś gościa w takim razie, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. Jeśli ktoś do ciebie przychodzi Uuu. i jesteś fajny, to jest bardzo łatwo wpłynąć na gościa w ten sposób, że on się trochę zamknie na ciebie. Czy masz ty jednak taką umiejętność, że to. Chyba nie. Chyba Znaczy, inaczej. Za dużo jest, wiesz, nagrań, żebym tutaj rękę przyłożył do serca i, i ci przysiągł, ale. Hmm... A wiem, kto by się. Mart... Jakby to był Martin Stankiewicz, to by powiedział, że. Ej, ja to jak do ciebie przychodzę, Karol, to ty mnie zawsze stresujesz. Pozdro, Martin. E, to może Martin. Ale to z sympatii i to tylko dlatego, że jestem, że ja bywam po prostu trochę szybszy niż Martin, a Martin jest w ogóle super. I nie, to inaczej odpowiem w ten sposób. Na pewno nigdy to nie było moją intencją. I jeżeli czuję tylko, że wiesz, że gość mi się zamyka i. i, i e... Wcześniej na przykład wcześniej nie zauważałem, że powinienem zamknąć jad jadaczkę i dać dokończyć. No to teraz to przychodzi mi dużo łatwiej. No ale to jest taki też, kurde, no każdy, kto prowadzi wywiady, to musi przejść poprzez tą fazę, żeby zamknąć mordę i po prostu dać się wypowiedzieć do końca, to lepiej będzie dla wszystkich. Ja przechodzę przez zupełnie odwrotny proces. Czyli ja mam, ja, u mnie default to jest nie odzywać się i przechodzę do, do momentu, o. gdzie zaczynam cokolwiek gadać. Z Tobą się całkiem fajnie zresztą gada. Nie spodziewałem się, że to będzie taka wymiana. Myślałem, że Ty właśnie jesteś taką osobą, która przytłacza drugą osobę i będziesz to cały czas gadać, Nie, tak mogę że... napierdać. <laughs> nie, 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 Jestem nie, nie. zaskoczony szczerze, że w momencie, jak teraz rozmawiam. W ogóle się, się nie spodziewałem, się. że tak będzie. Ale nie, nie odbierałem tego jako, że o Boże, przyjdzie. I Ale mi... widzisz, ja w ogóle o tym nie myślałem, jaka będzie ta rozmowa. W ogóle. Nie myślałem o naszym spotkaniu ani przez 5 sekund, poza tym, że mam wpisaną godzinę i yy, adres. Przysięgam. A jak umawiasz się z gościem, to myślisz? Jak, się, jak, 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 jak z nim rozmawiać? Nie, ja o tym myślę. A czy myśl. Nie, no bo. No nie mogę. Dobra, nie mogę powiedzieć nie w ogóle, no bo się przygotowuję, więc no, no mam jakieś tam zagadnienia. Nie wiem na przykład, jak Ty pracujesz, czy Ty masz pytania, czy ty masz takie obszary, czy jakieś tam myśli? Mam pytanka, których nie używam. Masz pytanka, mhm. okej. Okay. No to ja mam bardziej zagadnienia. Jeżeli mam oczywiście specjalistę, to mam pytania. Nie, żeby nie przekręcić jakiejś nazwy czy czegoś takiego, to wiadomo. Ale tak to, tak to nie mam, więc. więc um, nie. Zdarzyło mi się bardzo wiele razy, że przychodzili do mnie ludzie, którzy <ścoughs> cały, czas, cały czas to się zdarza i to jest super w ogóle, którzy totalnie nie mają pojęcia, dlaczego tu są. No bo wysłał ich dystrybutor filmu albo ktoś tam, nie? I oni przychodzą i no, tak wit witam, mnie. No, no witam. <ścoughs> A ja Karol, nie? <ścoughs> siadaj. Siadaj przyjaciele, zrobię ci kawkę, będzie okej. Okay. I... Też robisz kawkę zawsze? No jak chcą, to robimy kawkę. Zdarzyło się, Zdarzyło się parę razy, że alkohol z gośćmi. Jak śmiesz. Jak śmiesz. Yy, kawkę, herbatkę, no, co tam jest, nie? I ci goście, którzy nie wiedzieli, Kim jestem? Jak się nazywa ten program? Jedyne, co wiedzieli, to że promują dany film, to są, to są momenty, które ja bardzo lubię. Nie powiem, że to są moje ulubione momenty, ale to są momenty, które ja bardzo lubię, bo to są momenty, w których ja, choćbym się stary przygotowywał tysiąc lat, to yy, nie jakość moich pytań zmieni tok tej rozmowy, ale to, czy oni poczują, że ja jestem nimi zainteresowany, to, czy poczują, że ja jestem człowiekiem, który chce z nimi pogadać, bo oni prawdopodobnie udzielili wywiadów tylu, że ja i ty, i jeszcze tutaj, wiesz, wszyscy jakbyśmy się zebrali, to oni, no, no, wiesz, oni gadają non-stop, I oni znają te wszystkie, kurwa, pytania, nie? A jak to było się wcielić, było się wcielić w rolę ziomka? A, a jak się pracuje z tym reżyserem? Kurde, to naprawdę jest takie trudne, żeby wykminić, że aktorowi, jak zadajesz takie pytanie, to on sobie chce przegryźć tętnicę, nie? Więc jak się wyjdzie poza to i, i zacznie z, z nimi rozmawiać, to naprawdę nie nieprzyzwoicie często oni to, to, jest, to widzisz to. Widzisz, że on nagle się otwiera i mówi: tak, A, okej, okay, czyli to nie będzie siódmy wywiad, po którym mam ochotę się zrzegać. Nie mówię, że zawsze mi się to udawało, absolutnie nie. Ale czasem się, czasem się udawało. Niektórych się nie da po prostu rozszyfrować, co? Niektórzy przyjdą mi przez dwie godziny będą dawać się zdawkowe odpowiedzi i jakoś, ja tego nie rozumiem, jak to jest możliwe, że czasami przychodzi osoba i ja się tak na głowie kurwa gadam z tą osobą, zadaję pytania. To Może chujowe tym... pytania zadajesz. Jest taka szansa. <grym> jest, to... <grym> jest taka szansa. <grym> Bo ja szczerze uważam, że czasem bywa tak, że pytanie do dupy. No, no ale jak masz w ciągu, wiesz, dwóch godzin zadasz z tych pytań sto albo więcej, no to trudno, żeby wszystkie były chujowe. No tak, ale wiesz co. Ja tak. myślę, że to jest kwestia nastawienia gościa i tego, czy jak on się czuje danego dnia. Może mu się coś chujowego wydarzyło. Totalnie, rano, masz no? rację. Tak. I czasami ty naprawdę nagłowisz się i dlatego mówisz że, nie, mówisz, że nie zawsze ci się udaje. Ja nie uważam, żeby to było zawsze zależne od ciebie. Po prostu. Ale ja też myślę sobie, że jeżeli jakiś gość przyszedł, nagraliśmy rozmowę i ta rozmowa była słaba, no to taka jest. Czajesz. W sensie, jakby, właśnie to też o to chodzi, że, że nie zawsze się uda. I czasem też, ja, tak jak mówię, nie czytam komentarzy, ale czasem się zdarzy jakaś inba, tak jak była, to chyba ostatnio z dodą była inba, że. Kurwa, Karol, ty byłeś dla tej nie niemiły. Ja I oglądałem co? ten wywiad, nie wiem, o co im chodziło. No właśnie o to chodzi, nie? I coś więcej. Ja byłem, ja zobaczyłem te komentarze, bo tam chyba Pudelek napisał, czy ktoś. Ja zobaczyłem te komentarze, ja następnego dnia napisałem, no nie do Dody, do, niej, do Doroty, nie mam numeru, ale do jej yy, menadżerki. Tobie też, też nie dała? Tylko przez Instagrama z nią rozmawiałem. <śmum> A nie, nie, nie prosiłem jej o numer. więcej, <śmów> <śmów> więc ja nie mam... prosiłeś o numer. Każdy gość daje numer. To, trzeba, się, trzeba się z nim kontaktować. No nie, nie, nie. Ja mam, ja mam menadżerki. Ja... Z takimi większymi, tak. No, ale ja i tak później biorę go, numer do konkretnego gościa. Tak? Mhm. A, to nie, 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 zupełnie. Nie, 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 bo jeszcze bym coś. Halo? Co robisz, Dorota? <śmiech> Śpisz? <śmiech> nie, nie, nie. E, nie, następnego dnia napisałem do menadżerki e, z takim pytaniem. Czy wszystko w porządku? Bo rozstawaliśmy się w świetnych. W ogóle wiesz, Żółwik, Piona, wszystko zajebiście. Wiesz, Dorota powiedziała, że fajna rozmowa, że ciekawa, że właśnie coś się działo, że to nie jest tak, że jej tylko, yy, wiesz, przyklaskiwałem, tylko miałem swoje zdania, on zejbiście, wiesz, zróbmy kiedyś. Coś tam pamiętam, że powiedziałeś jej takiego, o coś się do niej przyczepiłeś, już teraz nie pamiętam, o co chodziło, ale jedną rzecz pamiętam z tego wywiadu, okay. że, że coś tam no, było. No, nie mam prawa do tego, żebyś... No oczywiście, tym, że masz. No właśnie. No, i anyways, no i ludzie się tam, wiesz, trochę e, zezłościli na mnie. E, no i spoko. I to też spoko. No przyczepi... o, W porządku. Jeżeli ktoś uważa, że to jest słaby wywiad, git. Spoko. Spoko. Ja mam nadzieję, że z Dorotą się jeszcze kiedyś dodą. Panią Dorotą się kiedyś jeszcze spotkamy, zobaczymy. Myślę, że jest na to szansa, i, i myślę, że nagramy znowu ciekawą rozmowę. I ja wolę, żeby była taka, niż żeby była nudna. Pewnie, że tak. Ja też mam nadzieję, że się jeszcze z Dorotą spotkam. Zresztą znaczy, pytałem jej o to podczas podcastu, więc powiedziałem, że już przyjdzie. Mhm. Czy to się sprawdzi? To się dopiero okaże. Ale mhm. mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie. Mm, czyli, jak nie jesteś taki biznesowy, to co jest dla ciebie w takim razie? Celem, co, jakby, co byś chciał robić, co byś chciał, żeby ci udawało robić, jakbyś chciał, żeby to wyglądało. Bo mówisz też jednocześnie, że nie myślisz za bardzo o przeszłości, że nie rozpamiętujesz, że raczej myślisz o przeszłości. Więc na to pytanie musisz znać odpowiedź. Nie, 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 ja o przyszłości też nie myślę. O przeszłości <laughs> myślę jeszcze mniej już, niż o przeszłości. No przysięgam, nie, to w ogóle nie jest żal. Ja może jestem jakimś pierwotniakiem, ale yy, nie myślę. A w ogóle. To, to już nie myślę o przyszłości. Nie, nie mam marzeń takich przyszłościowych, że chciałbym coś tam... ja nie myślę, że jesteś pierwotniaki. Ja myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście, co ty robisz. Naprawdę. Pierwo, Mówi, pierwotniaki. M mówię serio. Super zdrowe podejście, które ściąga z ciebie taką ogromną ilość stresu, że ty się musisz po prostu... Stresuję się, że była jasność. Ja to nie chcę, wiesz, Wychodzi na jakiegoś takiego mistrza zen, który, wiesz, jest wyluzowany i tak dalej. Nie, 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 nie. Natomiast nie, realnie nie myślę o przyszłości w tym sensie, że nie, nie ja nie planuję przyszłości. Albo co gorsza, nie używam tego określenia, które, yy, które gdzieś tam słyszałem, nie, ja nie jestem kreatorem swojej przyszłości. Nie, wiesz, nie kreuję tutaj, wiesz, afirmuję za 3 lata 911 gt 300 stoi w garażu, wiesz, 250 penthouse na Mokotowie, no nie, nie, nie. Myślę sobie o tym, że fajnie byłoby za 5 lat żyć tak, że będę zadowolony, natomiast wiem, że no, ja mam tylko część, część, część wpływu mhm. na to wszystko, nie. Jak jebnie wojna, to ja sobie mogę kreować w swojej głowie wszystko, nie. Myślisz o tym? Że jebnie wojna? Nie Za... no, ma, mam nadzieję, że nie. Ale dużo się ostatnio dzieje w mediach. Ale, no? czy, czy, ale czy myślę, no, śledzę newsy, no, ale też na tyle, żeby nie zwariować. To, m, pamiętasz COVID, e, pamiętasz początek wojny. E, zbyt, duża, e, zbyt duża ekspozycja na, na newsy nie jest zdrowa, i to już jakby zostało przegadane na każdą możliwą stronę. Nie ma co powtarzać, bo każdy o tym wie. Po prostu nie warto. Zróbmy sobie małą przerwę. Hej, kochani. Przemek, Przemek sobie poszedł, zostajemy chwilę tutaj razem. Ciekawe, jak długo będzie sikał. Um, mam nadzieję, że wam się dobrze słucha tego, tego podcastu. Ja nie wiem, czy on to wytnie, w sumie nie To wytnie, to, wytnie, to trudno, ale mam nadzieję, że wam się dobrze słucha. Mi się to przyjemnie siedzi. Nie wiem, ile minęło czasu. E jeżeli spodobała wam się ta rozmowa, o, to ja się sam siebie zalokuję, dobra? Jeżeli wam się spodobała ta rozmowa, nie znaliście mnie na przykład, to zapraszam serdecznie. Prowadzę kanał, kanał który się nazywa Imponderabilia i tam robię w sumie to, co Przemek. Czyli rozmawiam gości, z, z gośćmi, no widzicie, ja się, o tym mówiłem, ja się nie nadaję do gadania solo do kamery. Rozmawiam sobie z gośćmi, zapraszam ciekawych ludzi, Czasem śmieszkuję mniej, czasem bardziej i jest spoko. Mam też kanał, który się nazywa Lekko I tam od poniedziałku do piątku z moim kolegą Włodkiem Markowiczem. Tam już śmieszkujemy. I tak, i to są te dwie rzeczy, które, które mogę zalokować i do których zachęcam. Oczywiście jest to na YouTube, jest to na platformach podcastowych. No. Zadam wam pytanie o, to możecie odpowiedzieć w komentarzu. Na przykład. Jakbyście mieli jeden dzień. Przeżywać do końca życia jeden dzień, taki dzień świstaka, jeden dzień, to jak on by wyglądał? Napiszcie w komentarzu. Jeden dzień. Jakbyście mieli obudzić się rano i zasnąć, jak wyglądałby ten dzień? Kurwa, podsłuchiwał jednak. Dobra, ja idę, kibla. Znowu wczytany do Matrixa. Dobra, chcę cię jeszcze zapytać o to Twoje poczucie humoru. Czy zdarza ci się w takim razie, że robisz jakieś żarty i ktoś się z tego nie śmieje? No, to, nie to co wtedy robisz? Nic, nie żyje dalej. To, 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 to jest podstawa w ogóle, jeżeli żart nie siada. No, no trzeba właśnie. próbować, trzeba iść dalej, trzeba cisnąć. No, jakby żart żarty żart. To jest żart nie? Jakby nie każdy żart jest śmieszny, nie każdy żart ciebie bawi. no w ile do po babie słuchać. Dobra, to w takim razie robisz żart, ktoś się z tego nie śmieje i no. ty. ty nie ma, to co by wtedy myślisz? Okej, okay, nie siadło, gadamy dalej? Nie masz żadnego takiego dobra, może nie będę żartował, może trzeba coś zmienić. Jak, jak do tego podchodzisz? Hmm. Bo to jest skomplikowane. I domyślam się, że z domu będzie od ciebie odpowiedź taka. Stary, ja się nie przyjmuję, że <gry> nie Nie, 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 nieprawda, nieprawda. Jak wracam do domu, moja żona przytula mnie do swojej piersi, mówi, wszystko będzie w porządku. No wtedy razem cię ci udają, że. A ja mówię, ale czy już nie, Bo już z tych ludzi się nie można śmiać, ja nie wiedziałem. A ona mówi kurwa, co tyś? To... Um, no przecież taki Rafał patrzeć było mnie nie tak dawno wcale komik, to z nim musiało być ciężko. No jak? Właśnie wiesz. On, on. Bo to zależy, czy on cię potraktuje jako okej. Okay. Rogan czasami tak robi. Ktoś, no. ktoś u niego mówi, dobra, to ja teraz powiem żart i mówi żart i Rogan, to musi być trudne do niego. I on, mu, i on się nie śmieje z tego żartu, tylko od razu przechodzi w moment rozkładania tego żartu i mówi, to trochę przeciągnąłeś, to zrobiłeś tak i ja z okay. mojej perspektywy jako komik to bym zrobił inaczej. A to ja tak nie wiem też, tak to nie mam. Ale ty mówisz, że z Paczesiem było, było jak? Nie, nie, z Paczeciem to było na tej zasadzie bardziej, że on, że ja chciałem Zresztą patrzy się super profesjonalistą i wie, on, on wie, po co tam przyszedł. Nie? On przyszedł tutaj zrobić show, yy, zrobić rozmowę o sobie, ale tak, nie, że no, jak zacząłem, gdzie to było pierwsze. Nie, tylko, że było też śmiesznie. Mhm. Anegdoty, opowieści to wszystko, co sprawi, że potencjalnie yy, słuchacze podcastu kupią bilet na stand-up. No kurwa, to nie jest trudny proces myślowy, po co on się tu pojawił. A poza tym Rafał mnie bardzo lubi. <śmienny> <śmienny> <Ej>. <śmienny> Wszyscy w znaczy, że w ogóle kochają tak naprawdę. Widujemy się co tydzień. Więc przeszedł po to, żeby było śmiesznie. I teraz ja. Znając swoje miejsce w szeregu, bo nie jestem stand nie jestem komikiem, ale wiem, że czasem uda mi się być śmiesznym, próbowałem dotrzymać mu kroku. Czyli albo podbijać jakiś temat, wątek, żart, albo, nie daj Boże, próbować, wiesz tam swoje jakieś. Już nie dam przykładu, bo to była rozmowa jednak, że lecieliśmy. I. To, to w tym kontekście, ale takiej analizy żartu, że o, ty powiedziałeś to puentę, to można by... Ale, pod... nie, to nie. ale nie śmiał się. O, do tego bijesz? Bo nie rozumiem do końca, co się wydarzyło w końcu. Nie, było. nie, było spoko. Nie, mhm. nie, nie, śmiał się, śmiał się. Aha, czy, czy z Rafałem mi się zdarzyła taka sytuacja, że Rafał się nie śmiał z jakiegoś mojego żartu? Nie, pytałem ci ogólnie ty zacząłeś mówić o Paczesiu, więc pomyślałem, okay. że do tego się odnosisz. Hmm, czekaj, ty muszę się teraz zastanowić, czy ktoś, znaczy, czy ktoś się nie śmiał. Na pewno się ktoś nie śmiał z mojego żartu. Ale chyba konkretnego przykładu nie mam. Natomiast takiej reakcji mojej, jeśli ktoś nie śmieje z mojego żartu, no to chyba są dwie opcje. Mm -hmm. Tak szczerze. Jedna jest, że w jakiś sposób mówię, sorry, przepraszam. Jeżeli, jeżeli, jeżeli bym przegiął gdzieś tam faktycznie, bym coś powiedziałeś. Ehm. Powiedziałem, że ludzie jakby bez nogi. Ktoś się okazuje, że nie ma nogi. Mój gość nie zauważyłem, że przyjechał bez nogi. Nie wiem. Ja kiedyś <laughs> powiedziałem coś o matce i gościu mi nie, nie, no. pod, nie podczas podcastu, ale gościu mi odpowiedział, że moja matka nie żyje. To, to są takie. No, ale nie wiedziałeś, nie? No nie wiedziałeś. No, kurczę, to jest też tak, że. Ale z miejmy... sytuacji trzeba już wybrnąć, bo już jest, już jest skomplikowane. Tak, bo dla niego to. Ale to oznacza, że to dla niego było emocjonalne. Yy, są ludzie, którzy potrafią się śmierć z najbardziej tragicznych rzeczy. Przykład numer jeden to Pete Davidson, który na tam w którymś roście powiedział ten taki super mocny żart, że to było, że ostatnio, yy, że ostatnio czuł się tak źle, jak był 9-11, a w 9-11 zginął jego ojciec, bo był w, w, w wieżowcu wtedy, nie? Więc umówmy się, kurwa, kaliber żartu, no to jest armata, nie? I on to powiedział. To wszystko to, to dopiero, jak kamery były na ludzi, to oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić? Śmiać się czy nie. Um, więc jakby ja to zostawiam, jeżeli się ten, co się po prostu zdarza. Mi się zdarzało to coś takich wielokrotnie, że coś powiedziałem, że hej, na przykład, widzę się z jakimś, się z jakimś starym znajomym, czy starą znajomą i mówię, hej, co tam u Twojego? I tu jest imię partnera i widzę na twarzy, nie? mur. I wiesz, 500 no już nie jesteśmy razem. Ja tak. Aj, to Trzeba było zapytać o pogodę? O pogodę trzeba było zapytać, albo kuśwa, o, nie wiem, coś tam. Więc, yy, no wiesz, idę dalej, idę dalej w życiu. Jeżeli ja bardzo wierzę w to, co powiedział, a to jest oczywiście tylko część odpowiedzi, yy, ale, ale ona gdzieś tam się spina. Ricky Gervais w wywiadzie udzielonym 100 lat temu w jakiejś stacji radiowej, on Uwielbiam powiedział, że go. intencja, intencja jest ważna. Czy Cześć? Ja powiedziałem coś yy, po to, bo chciałem, żeby było śmiesznie, czy po to, żeby naprawdę chciałem ci dowalić, nie? Czy jak ty powiedziałeś coś tam o matce, no to czy ty. wiesz. No nie, 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 wiedziałeś, że jego matka nie żyje, nie? Po prostu powiedziałeś coś tam, nie? Twoja stara, nie? On mówi, no, moja stara nie żyje. Aha, no to sorry. Ale wiesz, to dla mnie. Widzisz, dla mnie porażka, jak ty teraz o tym sobie myślę, ale dla mnie porażka jest punktem wyjścia do czegoś właśnie świeżego. Taka porażka cząstkowa w konwersacji, nie? Że mówię żart i ktoś się nie śmieje. Karol Paciorek, coaching. Sraucie, ci wyłączę te kamery za chwilę. Nie, ja sobie myślę, że porażka jest fajnym nowym, to jest jakiś ferment, tu coś się nie zgadza, tu coś się nie dodaje, tu jest coś inaczej, to, 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 to jest platforma do tego, żeby pójść dalej i, i wiesz, zrobić coś, yy, wiesz... Okej, okay, twoja matka nie żyje, Jezu, to, to, jakby to. A chcesz o tym gadać? Nie chcesz o tym gadać? Nie chcesz o tym gadać? Okej, okay, to zamykamy, idziemy dalej. Chcesz o tym gadać, to porozmawiajmy o tym. To stare. To jest jakby, wiesz, to jest tyle możliwości. Więc spoko, wiele żartów, które powiedziałem w moim życiu, to były słabe żarty. I zdarzają się też ludzie, którzy nie kumają żartów. Mam wrażenie, że wolno je obliczają. Ale to też nie jest tak, że to twoje wolno żarty. Wolno i obliczają, jakie super określenie. Wolno no, to... je obliczają. Ziomek jest jak Celeron. Wolno obliczył ten żart o mniejszości seksualnej albo etnicznej, albo jakieś tam. Ale serio, myślę, że tak jest, że oni po prostu wolno liczą żarty i się z nich nie śmieją, bo nie zdążą. I to nie jest tak, że oni się nie śmieją, bo te żarty były nieśmieszne. Zda zdarzało mi się tak. Jak rozmawiam z naukowcami, to często takie, czy rzucę jakiś żart i oni tak, hmm. czy to był żart? Czy on powiedziałem poważnie, ty, ty. ty, ty. I ja, już muszę, ja już kontynuuję dalej, hmm. bo chcę wyjść z tej sytuacji okay. dziwnej. Ale to jest fajne, bo przynajmniej wiem, że żart był śmieszny, tylko po prostu gość go nie obliczył. Okay. Więc to jest, to jest bardzo wygodna sytuacja. No ale to wiesz, jak to z żartami. Bill Hicks, jeden z najwybitniejszych stand-uperów, komików w historii świata. Ja, pff, ja go stawiam na tym samym poziomie, co Carlina. Dla mnie jest lepszym komikiem niż Ricky Gervais, znaczy był, bo nie żyje. Bo on to robił jeszcze w czasach, w których nie było z tego pieniędzy. To była postać... On dopiero gdzieś na koniec życia yy, Osiągnął jakiś taki status kariery, że robił większe, większe mm, występy i był gdzieś zapraszany do telewizji. Jego w ogóle chyba pierwszy występ w telewizji tego nie puścili. <laughs> był Lettermana czy u kogoś, co. chuja, nagrali to i tak. Mm, mm, to nie idzie. E, bo było za mocne, ale też jego żarty były trudne. I o Auschwitz ja... i tak dalej? Fu, nie, to Auschwitz to luz w ogóle. A Auschwitz on, to, wiesz. To jest pierwsza porcja na dzień dobry. To z tego się masz kurwa śmiać, nie? Bo to jest, jest, jest okej, okay. Nie, no serio. To nie on miał. On. Bardzo polecam Wam. Jest na, na, na YouTubie kilka jego e, całych stand-upów. To jeszcze były czasy końcówko lat 80., początek 90., gdzie stand-upy były nagrywane w formie audio i najlepsze fragmenty były sprzedawane na CD. Jest taki stand-up, który się nazywa Arizona Dream. Jest stand-up, który się nazywa coś tam in B minor czy in E minor. Kilka ich ostatnio sobie słuchałem i to jest tak srogie gówno. To jest, wiesz, to jest czarny humor, nie? To jest, to jest. Ja nie będę tego powtarzał, bo też po pierwsze nie potrafiłbym nie nie, po, nie podam tego tak jak on. To jest też w kontekście zawsze szerszym. Nie, to jest. I na Jak to powiesz bez kontekstu? <laughs> Być może. E, ale wiesz co na YouTube jest? I ale to jest, to jest śmieszne. To jest śmieszne, bo to jest straszne, nie, to jest, śmie to jest śmieszne, bo on tam opowiada o sprzedawaniu przez amerykański rząd broni państwom, na które później najeżdżają, nie, i mówię, <laughs> wiesz, o wiesz, o pro-life, o religii, o, o wiesz, te wszystkie rzeczy, które pociągają za te delikatne strony, które gdzieś tam są i... Wiesz, wiesz jest słynny słynny, słynna linika już nie pamiętam z którego stand-upu jego, ale jak on tak po prostu w ogóle casualowo przechodzi z wątku na wątek, jest tak hej, hej, czy jest tu ktoś na sali, kto pracuje w marketingu? Zabij się, nie? I Ilu... A on mówi, nie, 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 serio. I, i, I wiesz, i on to ciągnie takim poważnym tonem, nie? I ludzie się I jest, zastanawiają, jest, poważnie, i... niepoważnie, poważnie, niepoważnie. <laughs> I wiesz, on mówi, że marketing to jest w ogóle największe zło. Doskonale, ponieważ on ani przez sekundę nie mówi, że to jest żart, nie? Tylko po prostu ty już jesteś na stand-upie i się trochę śmiesz. Więc, że... Aha, i teraz. To, co z Bilem Hiksem miałem na myśli, to to, że on wtedy, kiedy, kiedy robił swoje stand-upy te najmocniejsze, które teraz sobie można odsłuchać, to była garstka ludzi, która tego słuchała, nie? On nie był bardzo popularny. ani przed jego stand-upy, gdzieś tam, wiesz, to się rozchodziło ee, no, nie w mediach takich ogólnodostępnych, że on jest i że, i że warto go posłuchać. I na pewno ogrom ludzi go nienawidził, bo był za mocny, był zbyt kontrowersyjny. No bo to jak to tak można, nie? Po latach to jest klasyk, nie? Po latach każdy kuźwa, każdy stand-upper. No, znaczy wiesz, no chyba, że ktoś to nie był jego. Jakby nie trafiał do niego jego, jego styl. Tak bardziej nie wypowiedzi. Ale no, on jest absolutnie w kanonie stand-uperów, którzy, którzy stworzyli ten gatunek takim, jaki on jest obecnie. Nie? A w ogóle wiesz, że ja widziałem Joe Rogana na żywo w, w klubie komediowym w LA? Proszę bardzo. No. Byłeś w tym komedii, staro? Tak. O, i jak? Tak. Byłem w, LA w Jak to było zobaczyć Rogana na żywo? Zdziwiło no, się? Właśnie, stary. Po pierwsze to było super łatwe, jak się okazało, bo to... To, to nie jest tak, że poleciałem dalej na Rogana, tylko byłem w, w Los Angeles. To, to był yy, luty 2020 roku. Przypominam, to się wydarzyło miesiąc później. Yy, byłem tam, na, na zrobić wywiad dla Netflixa przy okazji premiery serialu. Yy, więc dosłownie byłem na trzy dni i przyleciałem. i Ja w ogóle tak zaraz jestem w LA. Czy nie tu jest ten Comedy Store? I tak, wow. To może kupię bilety, może w ogóle Joe Rogan występuje. I patrzę sobie stary tego dnia rano, na, na wieczór można było kupić bilety na Rogana, nie? I skorzystał 20 dolarów, więc wiesz, to jest rozsądne pieniądze. No to dawaj, wybukowałem sobie. Kupiłem bilecik. Eee, I jedynym, znaczy. Wiesz, jetlag, więc trochę ja tam już schodziłem. Około północy to już tak naprawdę na oparach jechałem, jakich, wiesz drinka sobie wziąłem, żeby się obudzić, ale to, to, to jednak jetlaga tak głębokiego nie da się przeskoczyć. Mm -hmm. Ale Joe Rogan w tym stand-upie był strasznie dziwny. Ja mam na pewno zaburzoną percepcję tego momentu, bo, bo byłem zmęczony. On I był wysokie też oczekiwania. Póżno. Nie, nie miałem wobec niego wysokich oczekiwań jako stand-upera, bo ja nie uważam, żeby on był jakiś wybitnie śmieszny. W sensie on dla mnie, dla mnie bardziej był zawsze podcasterem niż stand-uperem, albo ziomkiem z UFC. Ale nie był dla mnie stand-uperem. Przed nim, w ogóle jako wiadomo, on był tam na tej tablicy. Największy, największym fontem było jego imię i nazwisko wypisane, ale był też Mark Maron. Um, Ktoś jeszcze znany był, fakt, już teraz nie pamiętam, ale kilka takich grubych nazwisk wtedy i mnóstwo stand którzy zaczynali. Oni mieli najpierw, wiesz, jakby ten wieczór wyglądał tak, że zaczynał się, nie wiem, o 20 albo 21 i wychodzili najpierw najmniej znani na krótkie fragmenty, dłuższe, 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 aż gdzieś koło pierwszej chyba ten Joe Rogan, nie? To ja już dosłownie, wiesz, i wyśmiany, i zmęczony. I kurwa, ten Joe Rogan wyszedł i on miał jakiś taki stand-up, który składał się z żartów w ruchaniu. Ale dosłownie, nie? To dziwne, bo on mówi, że żarty o ruchaniu to są dla takich początkujących. O nie, przyjaciel, to było... stare, to były żarty o ruchaniu. on stoi i robi, wiesz, tu ma mikrofon, tu trzyma rękę tak jakby, wiesz, w stronę swojej dupy. Ja teraz, to nie jest parafraza, on dosłownie coś takiego robi, że o to były oparte żarty. Zrobiłeś to ze słuchawkami, co ci mówiłem, o odnośnie włosów. No, dziękuję. No, więc yy, ja byłem zawiedziony. Yy, żarty, roganem. Żarty. Roganem żarty. byłem zawiedziony, ale wieczorem byłem zachwycony, bo to było, to było doskonałe doświadczenie, mnóstwo śmiesznych ludzi widziałem i to, że Rogan był słaby, to nad mnie nie przeszkadzało, bo, bo się wybawiłem wcześniej. Chodzisz w Polsce na jakąś komedię? Kraj to komedia, przyjaciele. Ja nie potrzebuję już żadnej dodatkowej stymulacji. Nie? Jest mi śmiesznie. Włączam sobie Michała Marszała, patrzę, co tam odjebali, i mówię, ha, ale super. A trenowałeś cokolwiek, <grym> jeśli chodzi o żarty? Czy, czy zawsze robiłeś to? Nie, nie, nie. Życie, tylko życie. Życie, rodzina, wiesz, traumy. <grym> no tak. Jak Robert Downey Jr. parę dni temu odbierał Oscara za. Rolę pierwszoplanową w Oppenheimerze, to powiedział, że dziękuję w pierwszej kolejności swojemu yy, czy ja spieprzonemu dzieciństwu, nie, tra czy traumą swojego dzieciństwa i akademii w tej kolejności. Znaczy, ja nie miałem traumatycznego dzieciństwa, żeby była jasność, ale nie, no, chodzi o te wszystkie doświadczenia, które się gromadzi, i o to wszystko, co się gdzieś tam nawarstwiło. I Sprawiło, że jestem taki, jaki jestem. Nie? Rogan to bardzo często się powtarza, że wszyscy jego ziomkowie, którzy są najzabawniejsi, to są właśnie ludzie z jakimś mega ciężkim dzieciństwem, którzy przeżywali takie rzeczy, okay. że po prostu wyrobili sobie takie, taką formę radzenia sobie z tym. <grym> Spoko? Natomiast ja nie uważam, że to jest waru warunek sine qua non, że wiesz, że no. ciężkie dzieciństwo, to będziesz śmieszny. No nie, większość ludzi, którzy mają cięż ciężkie dzieciństwo, to później mają jakieś straszne nałogi ciężkie albo ciężkie życie. nie? Także ci. Komicy, którzy też opowiadają o tym, że ich ciężkość to jest ułamek, procenta tym, którzy po prostu, wiesz, wyszli na prostą. Więc to nie, nie, nie. Lepiej mieć super dzieciństwo, kochających rodziców, fajną szkołę, dobre życie, a nie, wiesz, myśleć, że twoja trauma się przerodzi w coś wielkiego, bo w większości przypadków się jednak nie przeradza. Czemu ty się zdecydowałeś, że chcesz przebiec maraton? Niech ja sobie przypomnę. Po chuj ja to robiłem. To jest dobre pytanie. Bo jest... Wiem, że parę razy podczas tych dłuższych wybiegań zadawałem sobie to pytanie. Czemu? Dlaczego? Masz wtedy dużo czasu, żeby się nad takimi ta, 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 po tak, zastanawiać. Tak, zwłaszcza, że ja nie biegałem w ogóle w pętlach, tylko ro robiłem tak, że wiesz, w jedną stronę pół trasy, także musiał wrócić. wrócić. No bo jednak trzeba wrócić. Um, mm, Chyba sobie po prostu powiedziałem. Fajnie byłoby przebiec maraton. To było chyba jakieś takie mega trywialne. Fajnie byłoby po prostu... Jestem teraz w wieku, który na to pozwala. Co to znaczy w wieku, który na to, no, że to pozwala? No, nie jestem za stary. Nie jestem za stary, wiesz. Nie, 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 nie zacząłem tego robić... Wiesz, mam tam 35 lat, jak zacząłem pewnie biegać. No, tak. To chyba było na zasadzie takiego jak, jakiegoś celu. Prostego względu... Bo to jest prosty cel, przebiegnięcie maratonu. Jeżeli nie masz przeciwwskazań medycznych... Masz zdrowe serce, masz względnie zdrowe nogi, masz trochę czasu, możesz wydać trochę pieniędzy na badania, na konsultację trenerską. Czyli przygotowałeś się do tego tak porządnie? Tak, jolo, jolo, tak. Współpracowałem z, z Marcinem Kęsem, z trenerem, który mi mega pomógł, ułożył mi plan. Bardzo polecam w ogóle Marcina i jego usługi. Zajebisty. Super też, jeżeli chodzi o taką tą stronę motywacyjną, ponieważ Marcin, ja, ja, ja nie nienawidzę motywacji, nie, w sensie jak mi ktoś mówi to, 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 to ja tak nie, nie, spieprzaj, nie, a Marcin jest mega, bo on to od razu wyczuł i on od razu wiedział, że będzie pracował ze mną tak że, że ja nie poczuję się naciskany, tylko, że po, wiesz, ta motywacja będzie płynęła z innych stron. Zajebisty mhm. Marcin Top. Więc ym, no i, i to, to biegnięcie maratonu, przebiegnięcie, przebiegnięcie maratonu <laughs> to jest nic innego, jak po prostu yy, wynikowa regularnych treningów przez parę miesięcy. To jest tylko tyle. Nie, nie trzeba mieć do tego żadnych predyspozycji. Trzeba mieć dwie nogi i zdrowe serce. Zauważyłeś jakieś zmiany w Twoim samopoczuciu, albo jakkolwiek na siebie wpłynęło? Czy po prostu po, na, potrenowałeś, przebiegłeś maraton i nic, nic się nie zmieniło? Chcę przebiec kolejny, to, to na pewno. Yy... Czy nie odpuściłeś? Nie. Znaczy teraz odpuściłem trochę przez przeszczep, bo nie mogę teraz biegać za bardzo, nie mogę za bardzo trenować. Yy... Nie możesz się pocić? Yy, za bardzo nie można podbijać tętna, nie, mm -hmm. nie wiesz? Yy, siłka, tam jeszcze chyba za dwa tygodnie nie mogę chodzić na siłkę, no, ale to, to siłka, przez, mm, przez siłkę mam na myśli ciężary. Biegać już jakoś tam delikatnie mogę, więc tutaj trochę przerwy miałem, plus zima, zimą się do dupy biega, wiadomo. <grym> e... Ja zawsze mówię, że czym gorsza pogoda, tym bardziej się liczy. Ja, ja... Totalnie. 100%. Ja im bardziej leję, albo wychodzę, jakiś hardkorowy śnieg, mm -hmm. to ja lubię biegać i wtedy się czuję, że okay. robię, robię więcej niż samo bieganie.

No dobra, Spoko. Don't procrastinate. Don't fucking procrastinate. Masz na kubku, więc jakby. Okej. Okay. Więc ja też tak lubię, ale wolę jak jest ładnie. Mm. Ja też wolę jak jest ładnie, ale staram się znajdować tą... Dobrą. Nie no, le lepiej się czuję, oczywiście, jak pójdę i zrobię ten trening, jak była brzydka pogoda, albo jak byłem mega zmęczony, albo jak nie wiem już. Na tu... jest ta, ta satysfakcja. Oczywiście, przecież. że ona jest, jasne. 100%. Nawet ty się z tym zgadzasz. Zgadza nie, nie, w 100% się zgadzam. Tylko wiesz, no nie wiem, ja tak nie, nie mam takiego. Ja nie jestem aż tak samo zaparty, żeby to, żeby to cisnąć. W każdym razie w każdym razie biegam dalej. I czy, bo zapytałeś, czy coś mi to zmieniło? Jednej rzeczy mnie to nauczyło. Ale ona się tyczy chyba każdego sportu, który się uprawia w miarę regularnie czyli rzeczy możesz robić tylko w tempie, które jest Twoim tempem. Bieg długodystansowy jest najbardziej taką patologiczną metaforą, znaczy, czy wytłumaczeniem tej metafory, jak to, jaka tylko istnieje, ponieważ jak biegniesz na setkę, no to po prostu zapierdalasz, nie? Jakby pff, ciśniesz, peta. Jak biegniesz na 10 kilometrów, to też raczej biegniesz na maksa swoich możliwości. Jak biegniesz 20 i więcej kilometrów, to wiesz, że nie da się biec na tętnie 180, no bo się zarżniesz, nie dobiegniesz, po prostu dostajesz zadyszki, kolki, coś tam. Musisz poznać swoją, swój limit, swój ten próg tlenowy, metaforyczny mniej lub bardziej, i biec tempem, który, na które pozwala ci ciało i do którego też doszedłeś w trakcie treningów. I to jest w ogóle zajebista metafora, która się aplikuje do życia. Nie? Czyli może, ja mogę robić rzeczy w takim tempie, w którym ja mogę robić rzeczy. Ja mogę narzucić na siebie tyle obowiązków, ile mogę narzucić w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłeś, że to aplikujesz do życia? Tak, mniej lub bardziej, mniej lub bardziej tak. No wiesz, czasem czasem trzeba pocisnąć trochę mocniej, no, ale na treningu też trzeba czasem pocisnąć trochę mocniej. Chodzi o to, żeby nie, nie przesadzać. przesadzać długofalowo, nie? że długo, długo mm, trwający stres, czy to uczucie stresu, bądź stres, yy, to jest coś, co gdzieś tam no wiesz, sypie piach w tryby. I ja chcę się tylko odnieść, bo mam wrażenie, że się trochę ze mnie podśmiechujesz tą prokrastynacją. Ja funkcjonuję w ten sposób, dlatego. Nie, bo no coś, co. ja myślę, że się trochę podśmiechujesz. Ale ja I słyszę to dlatego, bo że nie lubisz motywacji, <laughs> więc domyślam się, że domyślam się, jakie tam są in no, intencje wewnątrz. Nie żyły. lubię głupiej motywacji. Motywacja jest potrzebna. No, jak już powiedziałem Marcin, na przykład super potrafił mnie zmotywować. Powiem Boże, proszę bardzo. No, w każdym razie u mnie to było tak, że ja nie potrafiłem z, uzyskać jakichś racjonalnych wyników w żaden inny sposób, więc ja dlatego w ten sposób funkcjonuję. I dlatego jest dla mnie mega ciekawe to, jak ty funkcjonujesz, bo ty okay. masz trochę odwrotnie niż ja i jednocześnie też masz wyniki, więc ja jestem zafascynowany słuchając tego. Nie powiesz mi, że nie masz wyników. <śmiech> <śmiech> Bez jaj. <laughs> ja po, popatrzył na mnie, jak zanalizował. Oj, nie wiem, stary, ja nie my, kurczę, przysięgam. Nie... Może, to jest, może to jest, jakaś moja cecha. Naprawdę staram się nie myśleć o życiu w kontekście wyników. Naprawdę. I czym jest, jakby, czy, jakich wyników? Czego? Co, że przebiegłem maraton? No, przebiegłem. Przebiegłem go w czasie 3:45. To jest jak, żaden wynik. Jak oglądałeś sobie ten late night show, no. to myślałeś sobie, że chcesz robić coś takiego, więc to był tak. to, to jakiś wyznanie. No, wydawało mi się, że jestem śmieszny i umiem rozmawiać. Mm -hmm. No i finalnie przekułeś to w imponderabilia, To nie jest do końca late night show, mm. ale jest w takim formacie. No i to jest jakieś osiągnięcie tego, co Cię mm -hmm. inspirowało. Więc mm -hmm. mm -hmm. No tak, ale wiesz, że ja mógłbym to robić nawet, gdyby oglądało to 200 osób. No czemu nie? Mm. Właśnie, to jest true. To jest kuźwa true. I takich ludzi najbardziej szanuję, którzy nie, że wiesz, jak masz miliony wyświetleń miesięcznie, to jest łatwo robić rzeczy, nie? Łat, łatwo jest, kiedy dzwoni telefon, łatwo jest, kiedy masz propozycje, łatwo jest, kiedy masz e, propozycje biznesowe i fajnych gości, którzy sami chcą do ciebie przyjść. Ja jestem przez większość czasu w takiej sytuacji. Ja łatwo. Ja szanuję tych wszystkich, którzy zaczynają i którzy nie mają tego i którzy robią dla 200-500 słuchaczy i którzy chcą to robić i którzy mam nadzieję, że przekują to, ale muszą wytrzymać, nie? Ale muszę wytrzymać, czyli to nie jest. Stan, no. to, to, co zrozumiałem, że to, że gdyby cały czas słuchało ci 200 osób, to ty i tak byś to robił? w Co nie do końca wierzę? Co jest z mm. drugiej strony też niemożliwe. Bo nie, wiadomo, nie, no, nie robiłbym tego tak samo. Bo nie mógłbyś. Musiałbyś mieć jakąś pracę. Nie, musiałbym coś. Okej, okay, bo ty myślisz o tym wątku. Ja myślę o wątku tylko związanym z tym, czyli gdyby mnie ciągle słuchało 200 osób, no to coś bym zmienił formacie, nie? No bo skoro ciągle słuchaj 200 osób, to znaczy coś tutaj nie klika, nie? Eee, ale, ale bym cały czas próbował robić to, co chcę jednak robić. Nie? Zatem w, w tym kontekście, a to, że praca do tego by się przydała, no tak, no jakbym miał pieniądze, to, to potrzebowałbym też pracy, oczywiście, że tak. No ale fascynujące są dla mnie ludzie, ludzie, którzy są na przykład jakimiś piosenkarzami. I nie wychodzi im to biznesowo w żaden sposób i oni dalej cisną 5 lat, 6 lat, 7 lat. To Zajebiście. jest dla mnie to, to jest dla mnie bycie takim właśnie czysto, czy, czystym performerem. Nie wiem, czy ja jestem na takim poziomie. Mi się wydaje, że jestem za bardzo splamiony tą ścieżką biznesową. Tak. <śmiech> Moim <śmiech> zdaniem tak. <laughs> e, czy zdarzyło ci się uczucie? I teraz znowu, ja też nie mam tego tak, na, tak, 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 tak do końca jak artysta, ale czy, ale znowu, rozmawiałem z nimi i każdy powie, że występ na scenie jest nie, nie do podjebania przez nic innego, mhm. mówiąc po polsku. Czy zdarzyło ci się wyjść na scenę i poczuć tłum? Ja nigdy nie wychodziłem na scenę poczuć tłum. Właśnie. Jak jesteś artystą... Ja mówię A, tylko o tym Tak, mhm. tak, że jak jesteś artystą i to się rodzi, w, to jest bardzo małe ziarenko. Jak, że tam jest ten bodziec, tak? Jak nie potrzebujesz. grasz pieniędzy. nawet dla jednej osoby na ulicy, ale ta jedna osoba się zatrzymuje, to ty dostajesz już potężny, e, potężną informację zwrotną, że Twoja sztuka do kogoś dociera. E, jak grasz koncert, jesteś młodym zespołem, grasz koncert dla 20 osób, z czego połowa to jest Twoja rodzina. To już jest spoko. Jak grasz koncert, na który przyjdzie 100 osób i to jest darmowy koncert, to jest mega. Jak grasz osób? koncert, no, jak grasz koncert, na który przyjdzie 200 osób i masz bilety po 10 zł, to jest. Ja podejrzewam, że to jest tak zajebiste uczucie, że ktoś chce przyjść posłuchać piosenek, który napisałeś o swojej byłej. To jest wie, to musi być mega. Albo jak o tym, jak jechał autobusem? Dokładnie. To, to, to musi być tak zajebiste uczucie, że ty przekazujesz swoją sztukę swoje emocje, swoje doświadczenie, swoje, wiesz, swoje smutki, swoje strachy, swoje fobie w formie piosenki i ludzie mówią, ja też tak czuję, to dla mnie przeskok pomiędzy 20 osób a 20 tysięcy, to jest tak. W sensie to nie ma, to, to już jest tylko kwestia fajniejszych lamp i może odrobinę większego, znaczy, no nie chcę, znowu, nie jestem artystą i pewnie ktoś mnie może naprostować, ale mnie się wydaje... Że ta różnica pomiędzy 20 osób a 20 tysięcy jest dużo mniejsza niż 0 a 20. Ty, ty występowałeś publicznie? Tak, prowadzisz czasami różne rzeczy. Tak. Jakie to dla, dla ciebie doświadczenie? Zwykle super. Zwykle super. W takim sensie, że lubię tłum. Robisz jakieś swoje przemówienia, czy prowadzisz jakieś eventy? Czy nie, czy... A ja tego, żeby było jasne, że tego robię bardzo mało. Nie jest to dziedzina, którą się jakąś mocno zajmuję, też nie poświęcam jej czasu, żeby to jakoś rozwinąć. Ale zdarzyło mi się po raz poprowadzić jakiś event, i, i jest to spoko. I Ostatnio byłem z innej beczki zupełnie, ale takiej łączącej się trochę z tym, e, o czym gadaliśmy. Byłem u Michała Lej, stand mhm. e, na jego formacie skartki. kartki. On ma taki format, który, do którego zaprasza gości. Tam przechodziliście przez swoją karierę bardzo po kolei z kartki. On czytał skartki, w tym roku pracowałeś tam, w tym roku o tym mówisz? oglądałem taki podcast z tobą, dobra, nieistotne. Ale to podcast, nie? A, to jest u niego. Mhm. To jest u niego na kanale i to jest z publicznością, to się dzieje w Krakowie, w klubie, gdzie on nie mówi publiczności, kto będzie gościem, publiczność przychodzi i, on, i wtedy zwykle wychodzą do pary, do niego inni stand-uperzy, znaczy jedna osoba, jakiś stand-uper, nie? I zaprosił mnie do tego formatu, po tym jak był u mnie w imponderabiliach i stwierdził, że w sumie mógłbym mnie zaprosić. I to było ciekawe, no bo to był generalnie stand-up. I to polega na tym, że ludzie wrzucają sobie właśnie na kartce napisane bardzo losowe rzeczy. Może być, wiesz, Peż 307, nie? Albo może być, nie wiem, rzucanie ziemniakami w Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj na wolno te dwie osoby, które są na scenie, mają reagować na to. Lepiej, żeby było śmiesznie, nie? no bo to jednak stand-up. I tam byłem, ja się bawiłem świetnie. To chyba ma pójść na YouTube'a. Chyba, że Michał to obejrzał i stwierdził, że nie ma szans. Ale tak, to co jakiś. Ale jeżeli pójdzie na YouTube, to, to będziecie mogli zobaczyć okrojoną wersję, bo to na pewno całe nie pójdzie. To jakieś najlepsze fragmenty. I to było spoko. Jeżeli, bo tak trochę pytałeś o te, o te wyjścia, wiesz, przed publiczność, to jest naprawdę spoko. Taka możliwość, wiesz, wejścia w interakcję z Michałem, z publicznością. Próba rozśmieszenia kogoś, Zajebiste rzeczy, no super. Ty chyba jesteś też ekstrawertykiem, co? Nie. Nie jesteś ekstrawertykiem? To byłoby podejrzane w takim razie, że lubisz wychodzić do publiczności. Jestem, to, jest, to jest pozorne. Nie jestem ekstrawertykiem, na pewno. Jestem, ja mam. Ja mam. Ja mam, ja mam, um, mam swoją ekstrawertyczną naturę, czy, czy część mojej natury jest, jest ekstrawertyczna, a ja jestem absolutnie. Inaczej. Już się to odpowiem. Ja jestem ekstrawertyczny w warunkach, które, które wpływają na to pozytywnie. Czyli w odpowiedniej grupie ludzi? W odpowiedniej grupie ludzi, w odpowiedniej sytuacji i przez czas. Ja, na przykład, ja się potrafię spiąć, jeżeli wiem, że mam występ, jeżeli jestem, wiem, że jestem u ciebie. Potrafię się spiąć. Ale ja, ale jak wsiądę do samochodu, jak wiesz, zamknę oczy, znaczy nie będę prowadził tutaj <noise> A chuj tam wrócę w ten sposób, zobaczymy. Yy, wiesz, zamknę oczy, odetchnę. Przypomnę sobie co ja tu pierdzieliłem. Wiesz, powiem sobie. Yy, I ja przez w ogóle zdecydowaną większość dnia się to sam w pokoju, nie? Jakby i nie gadam z nikim, nienawidzę gadać przez telefon nie, na imprezach się rozgadam, jak tam jestem po drugim drinku, no, e, a ja powiem ci coś tam śmiesznego, a tak to nie, nie, nie. Ja, ja, jest coś takiego, ja widziałem, nie znam się za dobrze na psychologii, żeby to określić, ale pamiętam, że lata temu, <laughs> lata temu e, ktoś znajomy mi powiedział, że jak mnie zna, to jego zdaniem ja jestem... Osobą introwertyczną, z taką ekstrawertyczną. Ja nie pamiętam, jak tą to, jak nakładką? On to określi, nakładką, jakąś taką stroną, wersją. Ale ja nie jestem. Wiele osób byś, wiele, jakby ludzie nie wiedzą o mnie wielu rzeczy. Ja bardzo wielu rzeczy nie mówię. Cieba. No po prostu nie chcę, nie? I, więc taki jest, ja jestem ekstrawertyczny na pokaz. Jestem ekstrawertyczny tam, gdzie trzeba, i mam tą właśnie. E, sceniczną wersję to nie znaczy, że ja jestem nieprawdziwy w tym wszystkim. Nie jestem, jestem prawdziwy, tylko to nie jest tak, że jestem taki ekstrawertyczny. E, że chcesz wychodzić do ludzi, spotkać się, i no, się, opowiadać no, rzeczy. No, nie, nie. nie ja bym no, cichutko wiesz tego. Tak. Dobra, mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Co było dla Ciebie najtrudniejszą rozmową, e, najtrudniejszą sytuacją podczas rozmowy? Co jest dla Ciebie najbardziej skomplikowane? Tak, że miałeś taki mindfuck naprawdę, że, fuck, jak ja z tego wybrnę. Ech. zdarzyło mi się z, zdarza mi się czas, czasem um, pewnie znaczy dobra, nie, nie będę mówił, że też tak masz kurwa, nie musisz mieć Ech. Ech. zdarza mi się czasem zapomnieć o co chcę zapytać następnego, mimo że sobie wiesz ty do mnie mówisz, ja wiem, że chcę cię o coś zapytać, to ale jest... ty nagle powiesz coś takiego i mi się coś przełączy w tej, wiesz, pan to. i jak jest taki blank, że ty kończysz zdanie i widzę, że stawiasz kropkę i nagle ja mam zadać pytanie, które miałem jeszcze 10 sekund temu, przysięgam i ono było dobre, i jest takie. życie. E, więc to mi się zdarza na pewno często. Masz tak, że zastanawiasz się, czy już o coś, o coś pytałeś podczas tej rozmowy? Że się tak zapętlisz? Nie. Ja czasami tak mam. Nie, nie, nie. nie. To na pewno nie. Um, na pewno, natomiast mam tak, że myślę sobie, że kurczę, właśnie pomyślałem coś wcześniej, ale sobie nie zanotowałem, no bo też nie lubię klikać na kompie, jak z kimś rozmawiam. Um, więc to... E, wiesz co, Cześć, bo ty zapytałeś, co było najtrudniejszego? Aha. Najtrudniej, a nie było tak, że zapytałeś o coś i widziałeś jakąś dziwną reakcję gościa i tak myślisz sobie, kurwa, może, może trzeba było to nie pytać? E, nie, to ja, tak, to, ja nie mam, to ja mam inny stosunek do takich sytuacji. W sensie, ma, ja mam prawo pytać. Mhm. Ty masz prawo mi powiedzieć, żebym spadał na drzewo. Tak, ale Kumasz. ja nie lubię, jak ta osoba mi nic nie powie. Nie powiem mi jednocześnie, że się trochę obraziła, ale ja widzę, że ona się obraziła. Uuu, daj mi przykład, może być wymyślone. Jakby to... To nie jest tak, że ta osoba się obraziła, tylko, że się zamknęła. Że zapytałem o coś, gdzie ta osoba poczuła się niekomfortowo. Nie dam ci przykładu, bo będę wymyślał jakieś bezsensowne. No to nie, to nie jest twoja wina. To jest jak z tą, to jest jak z tą matką. Z tym mhm. Żartem o matce. To nie jest twoja wina. Jakby, no, no to okej. Okay. No trudno. W sensie, jeżeli nie zrobiłeś tego intencjonalnie, no to przecież nie, nie wiedziałeś, nie? Nie, nie, znaczy to na pewno mi się zdarzyły takie sytuacje, ale. Yy... Ale jak nie pamiętasz ich, to znaczy, że masz to na tyle przepracowane, że wiesz po prostu jak zareagować. Ja nie to... rozpamiętuję rozmów swoich, tak jak ci mówiłem. Nie pamiętam tych, yy, tych imponderabiliów w takim sensie, że. <laughs> Nie zastanawiam się, że tutaj powiedziałem i mój gość się na mnie tak popatrzył, więc Boże, ja coś powiedziałem, o, nie wiem, właśnie o matce, a ja w sumie nie sprawdziłem w researchu, czy jego matka żyje, może jego matka nie żyje i kurczę, blada, on sobie pewnie to po... wiesz, bo to jest taka prost... to już jest taka spirala, że łatwo wpaść i potem sobie wkręca rzeczy, które być może nie są prawdą. Może są, może nie są. E... Ja sobie dużo wkręcam, dlatego zadaję takie pytania. Rozumiem, ja sobie to dużo kręcą, kręcą, tak, no. tak, 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 tak. Rozumiem to totalnie i... No nie, jakby nie, ja ci nawet nie chcę mówić coś, w stylu, wiesz, to sobie nie wkręcaj, bo to jest bez sensu. Tak, to jest rada z dupy po prostu nic nie warta. Fakt, ale ja na to nie Kurwe, Jaki trip. Po prostu przestań być smutny, nie. Um, tylko wiesz. Ile jest odcinków, ile odcinków zrobiłeś? Tak pierwszy drzwi. 276, chyba. Super. No to w takim razie, to w takim razie za 100 odcinków będziesz rozkminiał to mniej, a za kolejne 100 odcinków będziesz rozkminiał jeszcze mniej, i za kolejne 100 odcinków będziesz rozkminiał jeszcze mniej i będzie jakby będzie to szło w tym kierunku, ważne tylko ja uważam, prywatnie, mam takie przekonanie, że żeby też nie stępić się, nie być już takim w ogóle, wiesz, siada, że no, kolejny gość tutaj, wiesz, nic już się nie wniósł, wszystko słyszałem, już nic się nie wydarzy, nic mnie nie zaskoczy, to jest pułapka, to jest nieprawda, to jest, znaczy to jest no, to jest pułapka, w którą można wpaść i to jest yy, rzecz, której ja bardzo bym chciał uniknąć takiej, wiesz... A byłeś już tam trochę oschłości. blisko tego? Yy, nie, natomiast natomiast zdarza mi się na pewno, wiesz, myśleć sobie o tym, nie? że jak jestem bardziej zmęczony albo... Tak, yy, jak jestem bardziej... Tak, jak to jest stricte powiązane ze zmęczeniem, nie? że jestem zmęczony i tak... Yy. Ale jak wypocznę, albo jestem po urlopie, albo, albo coś takiego się wydarzy, że poczuję, że to jednak ma sens, to... Ale to bardzo dużo bodźców dostaje takich, które mówią, że to masa, że to nie jest tak, że ja doszedłem do ściany, że już teraz stanę się takim automatem i będę zadawał te same pytania i będę leciał To tutaj mamy akurat dokładnie tak samo. Jak jest okay. wysokie zmęczenie, to zaczynasz mieć jakieś przeróżne myśli i no. później wypoczniesz, stajesz następnego dnia i mówisz przecież to jest wszystko to co ja robię, jakby super mm. praca, jakby na co ja no w ogóle mam jak, jak ja śmiem narzekać. To mam mm. dokładnie tak samo. I mam też tak samo, że już teraz na etapie tych 276, czy ileś odcinków, już widzę, że dużo się rzeczy się zmieniło, i że to nawet nie jest do końca tak, że ja muszę nad tym pracować wiesz, siedzieć, zapisywać sobie o że mm -hmm. mam takie myśli, teraz muszę je zmienić. Tylko to się jakoś samodzieje, że po prostu czasami sobie siedzę i myślę, o, kiedyś bym się tym przejął, a teraz się nie przejąłem. Więc, no. po, więc powoli się to zmienia. No, ale czy sam widzisz, że to jest coś, czego właśnie nie da się tak yy, opanować, mówiąc sobie coś, afirmując, tylko trzeba przerobić, robiąc rzeczy, nie? Po prostu trochę tak to, tak to jest. Dobra, zapytałem cię dzisiaj o wszystko, o co chciałem zapytać. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Nie będę ci pytał, nie będę cię pytał o to, gdzie ludzie mogą cię znaleźć w internecie, bo pewnie wszystko. Bo w kiblu, to powiedziałem. Okej. Okay. <laughs> Serio. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> <śmiech> dziękuję. A i to nie, poczekaj, jeszcze okay. muszę powiedzieć, że recenzję słuchawek. Dobra, jest o spoko. Właśnie. Zapamiętałeś. nie? Muszę nieźle. ci powiedzieć, że jest to spoko. Je, mam dziwny pogłos. I ściągnij sobie je teraz. No nie wiem, no to wiem, jak będzie jakieś ściągnę. Okay. Tak, nie, no. Jakby zdarzyło mi się siedzieć cały dzień w słuchawkach. Mm -hmm. um, jest to spoko. Jest to spoko. Spoczyłem się w ruszy mniej niż myślałem. Um, no, nie spoko, wiem. Spoko z jakiego co, powodu? Um, no, z tego dokładnie, o którym rozmawialiśmy. Czyli, że. Um, Wciągasz się w rozmowę. Masz, masz, masz odcięte echo i masz odcięte jakieś tam stuki, szczęki, nie wiem, rzeczy zewnętrzne nawet. No, no takie rzeczy jak szklanka czy, czy kubek na stole się słyszy mniej. Um, no. No i ten dźwięk, ja mam wrażenie, że to jest trochę inaczej, że jak słyszę i swój dźwięk, i swój dźwięk, mam wrażenie, że on wpada tak bezpośrednio do ucha. Może to okay. głupie brzmi, ale trochę jest takie wrażenie, że po prostu jakbyś jest jesteś głębiej w tej rozmowie. Okej. Okay. No, jest to jest to spoko yy, i chyba kupię słuchawki do swojego studia, i to będzie twoją zasługą. O, proszę. Przemku górczyku, bardzo ci dziękuję za to. Zobaczymy, jak goście będą reagować, ale, ale nie, jest to jakby ja się przekonałem. To ja, ja już ci mówię, że go, to goście mi powiedzieli, że one są spoko. Pytanie najtrudniej jest z kobietami, no bo one to mają. Może mają kurczę, złe słuchawki wcześniej po prostu. Mhm. W sensie, że może. Ale też zamknięte. Też zamknięte. Te, ja ja sobie, jak kupowałem słuchawki, kupiłem dwie sztuki specjalnie, inne bardzo dobre i te bardzo dobre. Mhm. Różnica była diametralna. Te okay. są dużo lepsze. To nie to, że okay. wiesz, że to było różnicę 20%, ta różnica była 70%, naprawdę okay. ogromna. A ile one kosztują? Nie, jakoś to, to się i, dużo. 280 zł. No właśnie, no nie są jakieś drogie, super. Dobrze. To dziękuję Ci, bo to tak, to może wpłynąć y, też, też na mój format. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.